Tym razem powinno być wszystko ok. Wszystko ok. To co? Witam Was serdecznie na drugiej części powtórki. Dzisiaj się udało z takim niewielką obsuwą wejść na antenę. No to teraz tak. Pierwsza sprawa, dzięki, że byliście w poniedziałek, było Was naprawdę sporo. Zrobię zestawienie, to Wam pokażę, ile Was było, ile Wam się chciało uczyć. Zrobimy sobie taką chwilę pogaduchy, żeby przyszli ci, którzy mają przyjść, bo już jest kilka osób. Dzisiaj nie kombinowałem za dużo ze sprzętem, bo ostatnio był przegryw, w związku z tym dzisiaj będzie jedna kamera i będzie łatwiej na pewno, mam nadzieję. To co? Tamten odcinek będzie lada dzień na YouTubie. I pamiętajcie, ten też będzie, subskrybujcie, duście dzwonek i łapkę w górę, jak już to wszystko się pojawi, dostaniecie informacje na fanpage'u. Co jeszcze miałem Wam powiedzieć? A, ważna rzecz, słuchajcie, bo zapomniałem ostatnio przez ten stres związany ze sprzętem. Chciałbym podziękować pewnej osobie, która też bardzo mi pomogła przy starcie tego projektu, to o Tobie mówię, Janek. Janek z 3A, który zrobił mi sesję fotograficzną, dzięki której widzicie te wszystkie pojechane fotki. Więc dzięki, Janek, że poświęciłeś, to był chyba piątkowy wieczór, na to, żeby to ruszyło z kopyta. No i jak widać było na moim fanpage'u, dziewczyny z 3D dały czadu i sala jest Pana Belfra. Zdecydowanie teraz już jest Pana Belfra, więc dziękuję Wam bardzo za to. Ja bym chciał tutaj, kurczę, widzieć jakieś komentarze, ale nie wiem, jak mam to zrobić, żeby te komentarze widzieć. Czekajcie, może zrobię. O, dobra, okej. Teraz widzę. Dobra, to co? Zaczynamy. Ja, słuchajcie, ostatnio mówię, byłem trochę spanikowany w związku z brakiem, w związku z tym, że sprzęt zawalił i wiem o tym, że dobre wideo w internecie powinno mieć intro, powinno mieć muzykę. W związku z tym, że na intrze się nie znam, na muzyce tym bardziej, a dobre wideo chcę zrobić, no to musi być intro i muzyka. Więc uwaga, część druga startuje. Co ja muszę przełączyć? Tutaj muszę przełączyć. Będzie muzyka na żywo. Będę grał. Więc uwaga, uwaga. Koniec intro. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz powinny lecieć serduszka. Czekam na serduszka. Tak jest, dobra. Słuchajcie, dzisiaj przed nami naprawdę kawał ciężkiej roboty, bo ten kawał ciężkiej roboty to między innymi, moi drodzy, ziarnista budowa materii. To masa i rozmiary atomów. To budowa atomu, to izotopy, to rodzaje wiązań chemicznych, więc masakra będzie. Ale to jest moje ulubione, jeden z moich ulubionych działów, w związku z tym będę trochę gadał. Jest trochę zmiana planów, to znaczy pojawią się zadania, a powiem Wam, co z tymi zadaniami macie zrobić. Chciałbym, żebyście przygotowali sobie zeszyt. Będą krótsze zadania, które chciałbym, żebyście robili tak od razu na żywo, ale też będą zadania, które jakby zrobicie sobie stop klatkę, jak będziecie oglądać ten film, drugi raz na przykład, przygotowując się do egzaminu, albo po raz pierwszy, jak będziecie go sobie oglądali jeszcze. I wykonacie to zadanie i dopiero potem sobie puścicie dalej to odtwarzanie. Bo żebyśmy też czasu nie tracili, bo słyszałem też głosy, że było trochę za długo w poniedziałek, więc dzisiaj postaramy się, żeby było krócej. Dobra? Wchodzicie w to? No, to uwaga, jestem Pan Belfer, najlepszy nauczyciel wśród streamerów i najlepszy streamer wśród nauczycieli. Zaczynamy część drugą powtórki z chemii przed egzaminem. Więc temat pierwszy na dziś to, uwaga, ziarnista budowa materii. Słuchajcie, ziarnista budowa materii ma związek z tym, że ze słowem atom, tak naprawdę. W związku z tym, że słowo atom jest, pochodzi ze starożytnej Grecji, oznacza coś małego, niepodzielnego, ale tak naprawdę dalej tej teorii z atomami już przez wiele, wiele lat nikt nie rozwinął, bo, tutaj przepraszam Was bardzo, ale będę o sobie tak czasami przełączał, bo wiedza w starożytnej Grecji dużo, dużo później była tak niewielka, jeżeli chodzi o chemię i błędy myślenia i tak dalej, że po prostu nic z tym dalej nie zrobiono. Ale w pewnym momencie wiedza się ludzi jakby rozwinęła i był sobie taki pan, który pojawił się w części pierwszej, nazywał się John Dalton. On był odpowiedzialny za te różne znaczki, za symbolikę pierwiastków chemicznych związaną z znaczkami graficznymi. I on, moi drodzy, zaproponował też coś takiego, stworzył coś takiego jak, uwaga, teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii Johna Daltona. I teraz za chwilę ją Wam wyświetlę.
O właśnie. I teraz przeanalizujemy sobie te punkty, tak żebyście zrozumieli, co to znaczy, że świat zbudowany jest z atomów, a nie jest materią ciągłą, czyli mówimy, że jest zbudowany z małych ziarenek. Cześć Karol. Dobra, no to jedziemy w takim razie z analizą. Najmniejszym elementem pierwiastka jest jego atom. To znaczy, jeżeli ja mówię o wodorze, jeżeli mówię o złocie i o węglu, mam na myśli jeden atom węgla, złota czy wodoru. Atomy mają kształt kulisty, czy też kulek. Tak możemy sobie je wizualizować, okay? W postaci takich kuleczek, ze względu na to, ze względu na to, że kula jest najbardziej jakby wyrównanym kształtem pod względem energii. Na przykład kropla wody w kosmosie, gdzie nie ma grawitacji, też byłaby kulką. Więc ta kulka, tak jak planety na przykład tak dalej, jest taką kształtem powiedzmy idealnym energetycznie. Żaden kwadrat, trójkąt i tak dalej. Więc atomy wizualizujemy sobie jako takie kuleczki. Atomy tego samego pierwiastka mają taką samą masę i średnicę. Teraz wyobraźcie sobie, że ja przed sobą trzymam atom wodoru, nie? Czyli jeżeli będę miał w jakiś sposób mógł chwycić drugi atom wodoru, oczywiście taką wizualizację, no to będą one identyczne pod względem masy i rozmiarów. Ale uwaga, jeżeli porównam to sobie symbolicznie na przykład z atomem tlenu, tak, no to już widać między nimi różnicę. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy, nie? Znowu dwa takie same atomy tlenu będą identyczne pod względem masy i rozmiarów. Dobra, atomy różnych pierwiastków różnią się między sobą. To jest to, co mówiłem. Jeżeli połączą się identyczne atomy, to powstanie cząsteczka pierwiastka chemicznego. Właśnie. Ponieważ atomy też mogą się łączyć i mogą być pojedyncze, wtedy mówimy, że to jest atom i atom, ale atomy też mogą się ze sobą łączyć i wtedy tego nie możemy już nazwać atom, bo to wtedy już jest, uwaga, cząsteczka. Cząsteczka, która jest bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o budowę. Dobra? Czyli mamy sobie taką cząsteczkę. Cząsteczkę pierwiastka chemicznego. Okay? To nie jest cząsteczka związku chemicznego. Dalej mamy, tu na przykład też tlen. Sorry, tlen, którym oddychamy. Nie? Też w postaci cząsteczkowej O2 takim oddychamy, bo to nie jest pojedynczy atom tlen, tylko dwa atomy, czyli to jest cząsteczka pierwiastka. Jeżeli połączą się ze sobą atomy różnych pierwiastków, to powstaje cząsteczka związku chemicznego. No właśnie, czyli zobaczcie, na przykład powstanie sobie coś takiego. Pamiętacie, biała kulka to wodór, a czerwona kulka to tlen. Czy jak myślicie, co trzymam teraz w ręce? Trzymam w ręce teraz wodę. Nie? I teraz ja tutaj wizualizuję cząsteczkę wody, a tak naprawdę oczywiście mając na myśli taką zlewkę pełną wody, no to wiadomo, że to będzie zbiór takich samych cząsteczek, czyli możemy to sobie nazwać właśnie związkiem chemicznym, nie? Czyli z takich samych cząsteczek będzie się to składało. Tu z kolei mam próbkę miedzi. I teraz miedź nie jest związkiem chemicznym, tylko to jest płytka zbudowana z atomów miedzi, pojedynczych atomów miedzi, tak? Które tworzą taką właśnie strukturę, którą mogę sobie chwycić. Więc to jest Cu, miedź. Pierwiastek i zbudowane jest z atomów miedzi. A tu mamy związek chemiczny zbudowany z cząsteczek związku chemicznego. Kumacie bazę? Pan trzyma wodę. Tak, pan trzyma wodę. Potrafię to robić. Okej. I znowu najmniejszym elementem oczywiście związku chemicznego jest jego jedna cząsteczka. I jak chemik mówi o wodzie, to ma na myśli taką jedną cząsteczkę i może być ich więcej i tak dalej, ale to jest taka podstawowa część materii. To jest ziarnista budowa materii i teoria Johna Daltona. Uwaga, nie można byłoby udowodnić, że atomy są zbudowane z ziarenek, gdyby nie pewne zjawisko, które nazywamy dyfuzją. O tym uczyliście się prawdopodobnie już w szkole podstawowej. Dyfuzja to samorzutne mieszanie się dwóch substancji będących w bezpośrednim kontakcie ze sobą. Najszybciej zachodzi w gazach, a najwolniej w ciałach stałych. To znaczy, jeżeli robicie sobie gorącą kąpiel i dolejecie tam płynu do kąpieli o jakimś zapachu pięknym, załóżmy, nie wiem, czosnkowo-koperkowym, no to wtedy wiadomo, że w całym mieszkaniu gdzieś tam będzie się unosiło to do powietrza ten zapach i te cząsteczki będziecie czuć swoimi zmysłami i poczujecie w całym mieszkaniu unoszący się zapach. Mimo tego, że wlaliście to do wody, bo ta cząsteczka tych substancji zapachowych unosi się razem z gorącą wodą, no i możemy to wdychać. W związku z tym to jest zjawisko dyfuzji, to znaczy mieszają się ze sobą substancje będące w bezpośredniej styczności. I teraz zobaczcie, tutaj macie model, jak wyglądają cząsteczki w gazie. Zobaczcie, one się ruszają bardzo szybko i jest między nimi dosyć dużo wolnych przestrzeni. Tutaj mamy z kolei w cieczach, też jest dosyć dużo wolnych przestrzeni, ale ruszają się już powoli, dlatego więcej pracy musicie włożyć, na przykład, żeby pływać w basenie, żeby te cząsteczki od siebie odsunąć.
No i oczywiście wszystko kończy się na ciele stałym. Ciało stałe wbrew pozorom nie jest nieruchome. Ono cały czas te wszystkie tam cząsteczki drgają. I jak widzicie, tutaj mieszanie się ciał stałych jest bardzo skomplikowane, bo tam nie ma wolnej przestrzeni. Każdy atom zajmuje swoje konkretne miejsce, w związku z tym ciężko jest cokolwiek włożyć coś nowego. Tutaj widzicie model, jak mieszają się na przykład nam, mogą się mieszać zapachy. Czy energia też może się rozpraszać? Nie, dyfuzja dotyczy chyba tylko cząsteczek, z tego co się orientuję. Chyba to jest bardziej pytanie do fizyków, jeżeli chodzi o energię. No właśnie, i tutaj to jest model pokazujący, jak mieszają się na przykład zapachy w powietrzu, nie? Mamy z jednej strony, on się rozprzestrzenia dalej, między cząsteczki powietrza na przykład, czyli zachodzi to samoczynnie. Tu macie w cieczy przykład dyfuzji, nie? Jak jakaś substancja nam się przemieszcza. Dobra, czyli to jest dyfuzja. Dyfuzja jest dowodem na ziarnistą budowę materii. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie dla Was takie na szybko. W którym ze stanów skupienia od razu sobie na żywo zobaczcie. Dyfuzja, a nie dyfuzja. No tak, tak jest. W którym ze stanów skupienia dyfuzja zajdzie najszybciej, a w którym najwolniej? W którym najszybciej, a w którym najwolniej? O, jeszcze zrobimy tak. Gaz, ciecz czy ciało stałe? Czekam. Wikipedia mówi, że energia też. No właśnie, energia to nie substancja, więc ciężko to jakoś tam ustalić. Nie wiem. No to co? Gaz. Tak jest. Dyfuzja zajdzie najszybciej w gazie, a najwolniej. Brawo Kacper, brawo Maciej. Oczywiście tam najszybciej, to te cząsteczki mają dużo wolnych przestrzeni między sobą, więc tam łatwo się coś nowego dostaje. Tak, najwolniej w ciałach stałych. Zgadza się. Udostępniajcie tego live'a innym osobom, żeby też widzieli, że mogą przychodzić. Jest już Was ponad 50. To nieźle. Ale zawsze może być lepiej, co nie? Dobra, jedziemy sobie dalej, bo dzisiaj to jest akurat easy część. Teraz przechodzimy sobie do innej części. Słuchajcie, masa i rozmiary atomów. Dlaczego czasami ciężko jest Wam tą chemię ogarnąć? Bo na chemii mówimy o tak małych rzeczach, że w zasadzie one są dookoła nas. No nie ma co z tym dyskutować, że są atomy dookoła nas, ale nikt nie ma szansy ich zobaczyć gołym okiem. Nawet sprzęt, który jest w stanie to zobaczyć, jest bardzo rzadko spotykany. To są mikroskopy elektronowe, które skanują powierzchnię jakiejś substancji i wychodzą Wam na przykład zdjęcia. Takie niesamowite zdjęcia, które pokazują powierzchnię i pokazują atomy tego. Tu macie na przykład powierzchnię atomów na złocie, tak? Czyli zrobione zdjęcie próbki złota i jak to wygląda w postaci atomowej. Dlaczego to jest takie trudne? Bo teraz wyobraźcie sobie, że dostalibyście takie zadanie, że macie właśnie wyrwać sobie kawałek włosa, czy też włosa na przykład, i macie go zmierzyć. Nie jest to łatwe, nie? No, bierzecie miarę i zmierzyć grubość włosa, nie długość, grubość włosa, nie? Ona jest przecież bardzo, bardzo mała. Ale teraz uwaga, chciałbym, żebyście wynik mi podali jeszcze, uwaga, w kilometrach. Czyli pytanie brzmiałoby, ile macie mi w kilometrach, ile wasz włos ma grubości w kilometrach? Łatwo byłoby takie coś odpowiedzieć na takie pytanie? Pewnie nie. Ze względu na to, że skala włosa nie nadaje się do kilometrów. Więc miarkę nawet mam nieodpowiednią. Dobra, to teraz zobaczcie, jak to się oczywiście zmienia. Tutaj macie taką skalę związaną z tym, żeby sobie porównać jeden metr do kilkudziesięciu tam centymetrów, no to jest piłka, nie? I potem schodzimy sobie w dół, zobaczcie, te minusy rosną, nie wiem, czy to wyraźnie widać, pewnie nie. 10 do minus drugiej, minus trzeciej, minus czwartej, tu macie ludzki włos, minus czwartej, a tu, uwaga, macie atomy węgla, które tworzą takie nanorurki, czy też fullereny, o czym będzie więcej pewnie w trzeciej klasie sobie opowiemy. No właśnie, i teraz zobaczcie, co nam się tutaj pojawiło. Jeżeli jednostka na przykład jest nieodpowiednia, no to nie da się tego łatwo zmierzyć. Dlatego wprowadza się nowe jednostki, które nam ułatwiają pewne rzeczy. Dlatego wprowadzono zupełnie nową jednostkę, która ma, uwaga, odpowiadać za mierzenie wagi. Uwaga, za mierzenie wagi atomów. Nawet nie wielkość, tylko wagi, bo na razie na tym etapie dla chemików ważniejsze, dla Was jest też ważniejsza masa atomów, a nie jego rozmiar. No i teraz tak, czy takie narzędzie byłoby dobre do tego, żeby zważyć atom pojedynczy? Czyli czy waga laboratoryjna, czy jakakolwiek waga sklepowa na przykład nadawałaby się do zmierzenia wagi atomu? Pewnie nie. No, pewnie nie. Ponieważ, uwaga, ta waga służy do ważenia czegoś większego niż atom, bo jej skala jest przystosowana na gramy. A zobaczcie teraz, uwaga, ile waży jedna jednostka, czyli taka wprowadzona specjalnie jednostka po to, żeby ważyć atomy, taka ułatwiająca mówienie o nich, ile ona tak naprawdę waży w gramach. To jest taka cyfra 0,166
z tysięcznych razy 10 do minus 23 grama. Czyli gdybyśmy to sobie mieli zapisać, uwaga, tak normalnie, to wam wychodzi taka cyfra z tyloma zerami. Czyli niewygodnie by było w ogóle stosować taką cyfrę, gdybyśmy w gramach chcieli wyrażać masę, bo to jest jeden atom wodoru, on tyle waży na przykład, nie? Wyobraźcie sobie, nie? Jeden atom wodoru jest najmniejszym i najlżejszym atomem ze wszystkich i on waży właśnie jeden unit. Nie? Czyli gdybyśmy mieli wagę, to ona by musiała mieć taki ogromny wyświetlacz i jeszcze musiałaby być tak dokładna, żeby pokazała tak dużo zer po przecinku. Nie ma takiej wagi. W związku z tym, uwaga, skąd wprowadzono, jak wprowadzono w ogóle tą masę, tą jednostkę? No, jednym z najlepiej poznanych pierwiastków w czasach, kiedy wprowadzono tą jednostkę, był węgiel. W związku z tym ustalono, że jak podzieli się masę węgla, tą, która obliczona, na 1/12, to właśnie ta 1/12 masy atomu węgla to będzie unit. No i tak to wynosi. W gramach dokładnie to wynosi właśnie to 166 tysięcznych razy 10 do minus 23 grama. A teraz uwaga, ciekawostka. Skoro jeden unit to jest bardzo, bardzo mało gramów, ma pan błąd. No możliwe. Nie mówię, że nie. To bardzo mało... Jeżeli jeden unit to bardzo mało gramów, to w drugą stronę jeden gram to musi być ogromna, ogromna cyfra, jeżeli chodzi o unity. I to jest taka cyfra 6,2 razy 10 do 23 unita. Gdybyśmy ją sobie rozpisać tak, to byłaby taka z kolei ogromna cyfra. Nie wiem, jak to się nazywa, jak to się czyta, więc nawet się tego nie podejmę. Tyle unitów. To jest tak zwana liczba Avogadro. I teraz ciekawostka. Gdybyście taką cyfrę wygrali złotych na loterii, nie? To wyobraźcie sobie, że gdybyście co sekundę z tej cyfry złotówek, którą wygrywacie, wydawali milion złotych, co sekundę, milion złotych, puff, to uwaga, ta liczba starczyłaby wam na 19 miliardów lat. 19 miliardów lat. Tyle byście wydawali, gdybyście z takiej cyfry wydawali co sekundę milion złotych. A teraz jak to się przekłada? Uwaga, wyobraźcie sobie, że na wadze pompujecie wodór, do momentu, w którym wam się wyświetla 1 gram. Czyli nie jest dużo tego wodoru, tak naprawdę. I teraz uwaga, to jest tyle atomów wodoru w środku, w tym pudełeczku. Ile tu widzicie na tej cyfrze? Dokładnie tyle, ponieważ uwaga, każdy jeden wodór waży 1 unit, więc tyle będziecie mieli atomów wodoru w tej próbce. Fajnie by było, nie? My to mieliśmy na chemii. Dobra, no to w takim razie jedziemy dalej. Masa i rozmiary. Ja byłem tutaj, tu. No właśnie, jak to się zmienia, jeżeli chodzi o w ogóle atomy? Oczywiście w trakcie, analizując sobie układ okresowy, to możemy zobaczyć, że najmniejszy ze wszystkich to jest wodór, potem nam te atomy tutaj rosną w dół, jeżeli chodzi o metale, lit, cud, potas. Tutaj też lekko rosną, ale tu są najcięższe z tej strony, nie? Najlżejszy ze wszystkich jest atom wodoru, no i widzicie, jak to tam nam się zmienia, jeżeli chodzi o kulki, nie? Tutaj macie trochę porównanie takie graficzne, różnica między wodorem a żelazem. Ciekawostka, zobaczcie, jeden atom siarki, położony na wadze tej atomowej, gdyby taka istniała, ma masę 32, a uwaga, to dokładnie tyle samo, ile by ważyło 32 atomy wodoru położone na drugiej stronie. Bo każdy z tych wodorów też waży 1 unit, czyli siarka waży 32 unity, a wodór waży unitów 1. Czyli potrzebujemy 32 wodory, żeby nam wyszło tyle samo w unitach na wadze. I teraz skąd się tą wagę bierze? Chciałem, żebyście mieli układ okresowy przed sobą. Ja tutaj przygotowałem też taki układ okresowy, ale możecie go też nie widzieć super wyraźnie, więc zależy mi na tym, żebyście te układ okresowy jednak przed sobą mieli. I teraz tak, gdzie poszukać masy atomowej? Jak kiedyś zapomnicie, to pamiętajcie, że powinna być przy każdym układzie okresowym, nawet na egzaminie, powinna być legenda wpisana i powinno być tam oznaczenie, która cyfra oznacza masę atomową. Także nie panikujcie, poszukajcie sobie tej informacji, ta legenda zazwyczaj bywa tutaj na środku, do góry, więc tu akurat w tym układzie okresowym, który wam wkleiłem, masa atomowa jest wpisana do góry. Ale to nie jest standard, nie? Może być też na dole. Po czym ją rozpoznać? To jest cyfra z przecinkiem. No tak, może być pod pierwiastkiem, może być na dole. Tu widzicie, tu jest taki układ okresowy, którym jest do góry zapisana, więc o tym trzeba też myśleć. I teraz to jest cyfra, która jest zapisywana z przecinkiem. O tym będę mówił później, dlaczego ten przecinek, ale teraz, jeżeli bym was zapytał na przykład, że spójrzcie sobie w układ okresowy i podajcie mi masę na przykład wodoru, to uwaga, zawsze podajecie mi masę, zaokrągając ją do najbliższej całości. Czyli na przykład masa wodoru to jest 1 unit, bo tutaj jest napisane 1,00794, czyli zaokrągam do najbliższej całości i to jest 1 unit. Przypominam, zaokrąglanie 500 w górę, 500 w dół, to już nie będę tego chyba tłumaczył, chyba to ogarniacie, nie? Kiedy się zaokrągla w górę, a kiedy się zaokrągla w dół. Jak nie, to sobie przypomnieć po prostu.
Trzeba zaokrąglić, tak jest. Masa tlenu 16 unitów. Szukamy sobie na układzie okresowym tlen. Tutaj jest tlen, jest 15,999. No to faktycznie zaokrąglając do najbliższej całości wychodzi 16 unitów. Masa żelaza. Jednego atomu żelaza to jest 55,84. Zaokrąglając do najbliższej całości wychodzi Wam masa żelaza 56 unitów. Sodu wychodzi 23 unity po zaokrągleniu. Uwaga, jest na czerwono tutaj napisany przypadek chloru. Ponieważ chlor ma masę 35,45, w związku z tym trochę ni w tą, ni w tamtą, więc ustalono, że chlor jest takim wyjątkiem i jego masę podaje się jako 35,5 unita. Warto o tym zapamiętać, bo czasami bywają zadania z nim i wtedy go się nie podaje jako całość, tylko właśnie z przecinkiem. Można tak to robić, znaczy trzeba tak to robić nawet. Tak. No i teraz dochodzimy do tego, co to w ogóle jest ta masa atomowa. Definicja. Masa atomowa to masa atomu wyrażona w atomowej jednostce masy U, czyli unit. Nie unita, tylko unit. O. Cyk. Dobra. Odczytujemy ją z układu okresowego i zaokrąglamy do najbliższej całości. Proste. Bardzo proste. Na razie jeszcze proste. Dobra? Ale gdyby świat był zbudowany tylko z atomów, to byłaby nuda. Na całe szczęście atomy mogą się ze sobą łączyć. I teraz, jeżeli mogą się ze sobą łączyć, to pytanie jest teraz takie, jak policzyć masę cząsteczki? Przecież w układzie okresowym nie ma cząsteczek wszystkich, bo by nie mogło być po prostu. Więc jak policzyć, jak sobie poradzić z takim zadaniem, czyli jak policzyć sobie masę, uwaga, nie atomową, nie atomu, bo to się odczytuje z układu okresowego, tylko jak policzyć sobie masę cząsteczki. No to jedziemy dalej. Masa i rozmiar atomów, masa atomowa i masa cząsteczkowa. Czyli zobaczcie, mamy atom wodoru, który waży 1 unit z układu okresowego, drugi atom wodoru, który waży również 1 unit i tlen, który waży 16 unitów z układu okresowego odczytane, nie? Teraz jak to policzyć? No wystarczy dodać do siebie, nie? 2 razy wodór plus 1 tlen. Wychodzi Wam, że uwaga, cząsteczka wody waży 18 unitów. 2 razy masa wodoru, 1 razy masa tlenu, 2 razy 1 unit plus 1 razy 16, wychodzi 18. To był prosty przykład, nie? To teraz uwaga, trochę trudniejszy, ja Wam zasłaniam, przesunę się, przepraszam, o, będzie lepiej. Trochę trudniejszy przykład. Nie mam akurat takich tylu kuleczek, ale zobaczcie. Masa H3PO4, kwas fosforowy 5. Dla tych, którzy nie wiedzą, a warto, żeby sobie przypomnieli. Julio, nie, dzisiaj nie będzie doświadczeń w dziale o atomach, nie będzie doświadczeń, ale za to będziemy się bawili plasteliną i paroma innymi rzeczami. Będę próbował Wam wizualizować pewne rzeczy, dobra? Nie zawsze chodzi o show, chodzi o przekazanie Wam wiadomości w możliwie najprostszy sposób z takich trudnych działów, jak właśnie te, które dzisiaj będą omawiane. Masę H3PO4 obliczamy w ten sposób. Patrzymy sobie, ile jest atomów wodoru, 3 sztuki, więc 3 razy masa atomów wodoru, którą odczytujemy z układu okresowego. Nikt nie musi z Was tego pamiętać. Plus 1 razy masa fosforu, którą również odczytujecie z układu okresowego, plus 4 razy masa tlenu, którą również odczytujecie z układu okresowego. Wszystko mnożycie, dodajecie i wychodzi Wam 98 unitów. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w trakcie liczenia. I teraz jak sobie poradzi, tu jeszcze jest taki przykład z nawiasem. W chemii wiadomo, że nawiasy czasami bywają, jeżeli chodzi o wzory sumaryczne substancji, więc uwaga, po prostu to, co jest w nawiasie, obliczamy i mnożymy razy 2. Czyli mamy najpierw 1 razy masę węgla plus 2 razy i teraz otwieramy sobie nawias. Nie? Tak jak tutaj. W tym nawiasie jest 1 tlen i 2 wodory. Najpierw obliczamy to, co jest w nawiasie, no i potem mamy wyliczone, że to jest to w nawiasie waży 17 unitów, 2 razy 17 unitów plus waga wapnia, czyli 40 unitów, daje nam 74 unity. Masa cząsteczkowa w takim razie, co to jest? To jest masa cząsteczki wyrażona w atomowej jednostce masy unit. Obliczamy ją, dodając masę poszczególnych... O, kolejny błąd. Tak to jest, jak się robi coś dosyć szybko. Atomów tworzących daną cząsteczkę. Ok? Jasne? Jasne. Nie tracimy czasu na proste rzeczy, bo przed nami fajne rzeczy, to znaczy trudne rzeczy. No, to teraz uwaga, zadanie dla Was. Czekam w komentarzach, aż napiszecie mi, korzystając z Waszych układów okresowych, odczytajcie mi proszę wagę i pamiętajcie o jednostkach. U, tak? Unit, piszcie tą jednostkę. Odczytajcie, ile waży, czyli podajcie mi masę magnezu, A magnezu, B węgla, C siarki i D baru. Czekam na informacje. Magnez 24 unity. Brawo, Wiktoria. I Julia, węgiel, tak, 12 unitów, brawo. Co jeszcze? Siarka i bar Wam został. Węgiel 12, tak. Unitów, Wiktoria, piszmy tą jednostkę, to jest taki dobry nawyk. Piszmy sobie te jednostki, bo potem mogą Wam gdzieś tam... Siarka 32, również, uwaga, unity. U.
24, 12, 32, 137, tak jest, bar waży 137 unitów. Jest ciężki, bo jest nisko w układzie okresowym, w drugiej grupie układu okresowego leży sobie także tak, 137 unitów. Teraz uwaga, zadanie, i to będzie zadanie tak zwaną stopklatkę. Widzicie? To nie jest zadanie na to, żebyście liczyli to sobie teraz, tylko macie to sobie policzyć w domu, zrobić w tym momencie pauzę i zacząć to sobie liczyć ze spokojem w domu, na kartce i tak dalej, i tak dalej. I wyniki potem oczywiście sprawdzić z tym, co wcześniej mówiłem, czy dobrze to wszystko rozumiecie. OK? Czyli macie tutaj obliczyć masę już nie atomów, nie podać masy, tylko obliczyć, uwaga, masę cząsteczek, takich dwóch. Zwracam uwagę na wyjątek, który był na czerwono zaznaczony tam na wcześniejszym slajdzie. Jedziemy dalej, czyli masę i rozmiar atomów za nami. Oh yeah, teraz to, co tygryski lubią najbardziej. Ja to lubię, a wy? Budowa atomu. No, słuchajcie, to jest tak. Atom, już wiemy, że tam są, mają kształt kulisty i mogą się łączyć ze sobą i tak dalej. Mają takie atomy tego samego pierwiastka, mają podobną masę, czy identyczną masę i kształt. Co potem okaże się, że trochę będzie wyjątkowo inaczej. Jeszcze będziemy mówili przy innym przykładzie, ale na razie nie. Dobra, to teraz uwaga. Budowa atomu. Ktoś już policzył nawet CaCl2, to było 40,71. Brawo, tak Julia, 111, chlorek wapnia tam był. Ale wracamy sobie do budowy atomu. Moi drodzy, trzeba pamiętać o tym, że cały świat zbudowany jest z atomów. I jak już się dowiedzieliśmy, że cały świat zbudowany jest z atomów, to kolejnym takim logicznym pytaniem jest takie, no to dobra, z czego zbudowane są atomy? I okazało się, po wielu pewnie skomplikowanych doświadczeniach, które ciężko byłoby pewnie ogarnąć. Okazało się, że w każdym atomie znajdują się trzy takie same cząstki elementarne. Ja o tym mówię rodzynki, nie? To są takie trzy rodzynki, które tworzą to nadzienie. I teraz to, że mamy złoto, to, że mamy węgiel i to, że mamy potas na przykład, to nie jest zależne od rodzaju rodzynek, bo w każdym rodzynki są takie same, trzy rodzynki. Tylko uwaga, od ilości tych rodzynek, czyli tego nadzienia. Czyli wyobraźcie sobie, ja też tak na lekcjach mówię, wyobraźcie sobie taki przykład, wyobraźcie sobie teraz taki przykład, tak Julia, B98, tak, masa kwasu siarkowego 6,98 unitów. Jeżeli policzyłeś, to tak powinno ci wyjść 98 unitów. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie sobie do cukierni, macie masę różnych ciastek o różnych smakach do wyboru. Tam macie kakaowe, czekoladowe, orzechowe. I podchodzicie do pani i pytacie się, co w nich jest, czym się różnią. A ona mówi, to samo. On mówi, no jak to samo, dlaczego tutaj to jest czekoladowe, a tam to jest kakaowa? Ona mówi, to jest to samo, tylko uwaga, czekoladowe ma mniej nadzieja, a kakaowe ma więcej tego nadzieja, a truskawkowe jeszcze więcej tego nadzieja. Oczywiście w cukierni tak to nie działa, bo w cukierni macie różne rodzaje tego nadzieja, ale uwaga, w atomach dokładnie chodzi o to nadzienie. Ile tego jest i to zmienia właściwości. Oczywiście też chodzi o ustawienie tych cząstek elementarnych, ale tak wyobraźcie sobie, że ta ilość tego nadzieja powoduje zmianę właściwości różnych pierwiastków. Dobra, jedziemy dalej. Czyli mamy środek atomu, w każdym atomie jest centralne miejsce, nazywa się ono jądro atomowe, zbudowane z dwóch rzeczy, z protonów i neutronów, połączonych ze sobą razem. To są takie dwie cząstki elementarne. Każda z nich waży po jednym unicie, czyli jest, pamiętacie masę atomową, jak wcześniej liczyliśmy sobie, to właśnie ta masa atomowa każdego atomu zawarta jest tylko w jego środku, tutaj. Bo każda z tych cząstek, która tworzy jądro atomowe, waży jeden unit, ok? I teraz uwaga, dookoła tego atomu, podobnie jak w Układzie Słonecznym jest Słońce i dookoła Słońca krążą sobie planety po orbitach, tak tutaj po powłokach, w chemii nazywamy to powłoki, krążą sobie, uwaga, elektrony, ujemnie naładowane elektrony, czyli tak. Mamy sobie centralnie położone jądro atomowe z protonów i z neutronów, to one razem nazywamy się nukleony i dookoła nich po ustalonych orbitach krążą sobie malutkie elektrony. Powłoka, która jest najdalej od jądra atomowego, nazywa się powłoką walencyjną. W zależności od tego, jak macie duże atomy, ale jeżeli są malutkie, no to powłoka walencyjna może być już na przykład druga albo pierwsza. Może być też powłoką walencyjną, ale im jest nasz atom coraz większy, tym ta powłoka walencyjna jest coraz dalej. Nie? Ale zawsze chodzi o to, że ona jest tą ostatnią. Wszystko, co jest poza powłoką walencyjną, to jest tak zwane rdzenie atomowe. Czyli jądro atomowe i wszystkie inne powłoki bezwalencyjne to jest rdzenie atomowe, czyli coś, co się nie zmienia w atomie. Dlaczego ta powłoka walencyjna jest taka ważna? O tym będziemy mówili też pewnie, na pewno będziemy mówili dzisiaj później. Teraz parę słów na temat tych cząstek elementarnych. Wiecie już, że każda z nich waży jeden unit, ale to nie jest prawda, bo nie każda. Protony i neutrony ważą jeden unit. Okay? Symbol protonów, taki, który akurat ja stosuję na akcjach, to jest P+. Bo uwaga, ma ładunek elektryczny dodatni. Dlatego tutaj macie w jądrze atomowym, macie narysowane, zobaczcie, takie kółeczka z plusikiem. To są dwa protony. Potem są neutrony, które również ważą jeden unit.
i mają, uwaga, jak sama nazwa wskazuje, są neutralne, więc nie mają żadnego ładunku elektrycznego, więc jest taki symbol N0, takiego się używa. I ostatnie to są elektrony, które są bardzo, bardzo małe, bo zobaczcie jak lekkie. One są tak malutkie, że ważą 1840 unita, czyli 1840 razy mniej niż na przykład proton, albo 1840 razy mniejsze są niż neutron. I krążą sobie na zewnątrz tego naszego jądra atomowego i mają ładunek ujemny. Dlatego ich znaczkiem takim standardowym jest E-. Ja przygotowałem, mam nadzieję, że uda mi się potem użyć, przygotowałem taką symbolikę, słuchajcie, żeby wam porównać. Oczywiście, że nie udało mi się tego w skali 1 do 1 zrobić, ale teraz uwaga, to coś może symbolizować, no nie wiem, na przykład protony, ok? P+, a to będzie elektron. Czy widzicie tą różnicę w wielkości? To powinno być, uwaga, to, co trzymam tu, bo nie wiem, czy to widzicie, taka mała kuleczka. Czekajcie. O, taka mała kuleczka powinna być 1840 razy mniejsza niż ta kuleczka. Lżejsza. 1840 razy to jest elektron, od tego. No, nie udało mi się takiego zrobić, ale chodzi o to, że są mniejsze, nie? Protony, neutrony. Elektrony, to są elektrony, tu możemy sobie powiedzieć neutrony. Potem one wejdą do gry. Będziemy o nich sobie, będziemy kulać kulki z plasteliny. Ale to za chwilę. Jedziemy dalej. No, i zaczynamy teraz zabawę najlepszą, którą ja lubię i moi uczniowie nie wiem, czy lubią, ale niektórzy wiem, że to rozumieją. To jest prosta matma, nie? Czyli teraz waszym zadaniem jest wziąć przede wszystkim układ okresowy pierwiastków i zacząć rysować. Udostępniajcie, bo teraz jest ważne zadanie. Pierwszoklasistom w gimnazjum to się przyda, bo pewnie oni są na tym etapie właśnie być może ćwiczenia tego. A dla trzecioklasistów jest taka informacja, że często bywa to na egzaminie. To pytanie o tą budowę atomu i tak dalej, więc tak. Zacznijmy sobie od tego, że macie tutaj na tym pokazie takie krok po kroku, jak poradzić sobie z narysowaniem modelu atomu, nie? Bo ten model atomu już wiecie, że przypomina układ słoneczny. Kiedyś była taka teoria, że te elektrony, i protony i neutrony są tak jak właśnie dokładnie jak rodzynki w cieście poukładane, czyli losowo. No ale losowość jest ciężka, bo ciężko ją opisać. W związku z tym ta teoria szybko padła, jak widzicie jest przekreślone, więc jest prawidłowość, która została dawno temu odkryta i tą prawidłowość trzeba ogarnąć, czyli trzeba umieć narysować, zaprojektować model atomu. Co znajduje się w modelach atomów? W gimnazjum zajmujemy się tylko grupami głównymi, to są te wysokie grupy główne, tutaj w układzie okresowym. Okay. Przypominam wam, jak zbudowany jest układ okresowy. Układ okresowy zbudowany jest w ten sposób, że tu ma okres, tak, od lewej do prawej to jest okres, tak, czyli rząd, a kolumna nazywa się grupą. Czyli na przykład, uwaga, sód leży w grupie pierwszej, ale w okresie trzecim. Ale w okresie... Jezu, przepraszam. O, dobra, zmiana sceny. Jest, dobra, przepraszam, widzicie? Tak to jest, jak mam ten monitor ten z boku. Dzięki, że piszecie, widzicie? Dobra, mamy tutaj, widzicie, czyli właśnie jeszcze raz o tych ciasteczkach, nie? Zobaczcie, to właśnie o tym mówiłem, że dzisiaj powiedziałem wam, że atom w swoim wnętrzem przypomina układ słoneczny, z centralnie położonym słoneczkiem i tak dalej, to już wiecie. Ale kiedyś była taka teoria, że na przykład wnętrze atomu przypomina ciastko z rodzynkami, czyli te wszystkie protony, elektrony i neutrony są rozłożone jak rodzynki w cieście, losowo. Ale losowość jest słaba, bo ciężko ją opisać, w związku z tym szybko tą teorię obalono i uwaga, doszli do tego, że atomy mają konkretną budowę. Każdy atom, każdego pierwiastka jest inny. I teraz, żeby to zrozumieć, to właśnie trzeba najpierw nauczyć się czytać układ okresowy pierwiastków. To jest taka miniaturka, mam nadzieję, że macie je przed sobą. Lepszej jakości układ okresowy. Teraz zobaczcie, każdy układ okresowy składa się z kilku podstawowych rzeczy. Wiadomo, z symboli pierwiastków. W gimnazjum powinny was interesować tylko te wysokie, tak zwane grupy główne. Tutaj macie dwie grupy główne i to pozostałe sześć grup głównych jest tutaj. Tymi pobocznymi się nie zajmujemy w gimnazjum, jeżeli chodzi o budowę atomu. I teraz uwaga, rzędy w układzie okresowym nazywają się okresy. Czyli na przykład sód leży w trzecim okresie, magnez też leży w trzecim okresie, ok? Glin też leży w trzecim okresie, widzicie, to jest trzeci okres. Ale na przykład sód, a to są grupy, czyli kolumna w układzie okresowym nazywa się grupą. I ten sód leży w pierwszej grupie, w trzecim okresie, a magnez leży w trzecim okresie, ale już w grupie drugiej. To jest bardzo ważne, żebyście umieli czytać to. Te grupy, jaka ciekawostka, też wam powiem, grupy też mają swoje nazwy. To znaczy, na przykład te nazwy biorą się od pierwszego pierwiastka charakterystycznego dla całej pozostałej grupy. Czyli przykład, tu macie fluor, czyli cała ta grupa 17 to są tak zwane fluorowce. Tu macie beryl, czyli to są berylowce. Ale tutaj jest ciekawostka, to wcale nie są, uwaga, wodorowce, bo wodór jest tutaj nie metalem, on trochę nie pasuje do całej reszty, tylko to są, uwaga, litowce. Gdyby ktoś was zapytał, podaj nazwę grupy pierwszej, to nazwa brzmi
litowce. Jeżeli ktoś was zapyta o numer, w której leży lit, no to numer to jest jeden, grupa numer jeden, nie? Ale nazwa to litowce. Dobra, no to jedziemy sobie z tym modelem atomu. Liczba atomowa informuje nas o ilości protonów i elektronów. Zobaczcie, tu jest taki to jest taka symbolika zapisywania pierwiastków. EZA. Zawsze mi się myli, ale sprawdziłem to przed streamem i wiem, że jest dobrze napisane, że symbol A, czyli to, co wpisujemy w górnym narożniku, to powinna być liczba masowa, inaczej masa atomowa. Czyli na przykład w układzie okresowym, jak macie u mnie na przykład masa atomowa, jest tutaj, taka mała. Nie będzie widzieć, ja nie będę zmieniał sceny, bo potem zapomnę. Nie? To jest masa atomowa, czyli A. Teraz Z to jest liczba atomowa, czyli to jest taka cyfra tutaj w narożniku. O. Tu macie liczbę atomową. W narożniku każdego symbolu pierwiastka. Cyk. 11 dla sodu. OK? No i teraz tak. Podstawową rzeczą to jest umieć sobie narysować coś takiego. Taki rysuneczek, nie? Na 11 i 23. Czyli liczbę neutronów, czyli to jest liczba atomowa informuje nas o ilości protonów i elektronów. Czyli tutaj mamy liczbę atomową, zobaczcie, wpisaną. To znaczy, że w atomie sodu mamy 11 protonów i 11 elektronów. OK? Liczbę neutronów obliczamy odejmując od masy atomowej liczbę atomową. Proste. Od większej cyfry, czyli od masy atomowej, odejmujemy liczbę atomową i wychodzi wam, ile jest neutronów w tym atomie. Czyli w przypadku na przykład sodu 23 minus 11 wychodzi 12 neutronów. Czyli uwaga, jest 11 protonów, każdy waży 1 unit, czyli mamy 11 unitów i mamy 12 neutronów, każdy waży 1 unit, czyli 11 plus 12 tworzą jądro atomowe, które razem waży 23 unity. Przypominam, waga sodu to 23 unity, czyli cała waga atomu jest zawarta w jego jądrze. Dlaczego? Bo elektrony są tak malutkie, że w zasadzie nie ważą. 1840 unity, przypominam. Dobra, no to jedziemy sobie dalej. Słuchajcie. Dobra. W jądrze atomowym wpisujemy ilość protonów i neutronów. No tak, bo one się znajdują w jądrze atomowym, czyli mamy te P plus i N0 do środka, tam w jądrze atomowym sobie wpisujemy. O ilości powłok elektronowych, czyli tych orbit, po których krążą nam, tu macie jądro atomowe, tu macie pierwszą powłokę, drugą powłokę, trzecią powłokę i tak dalej, krążą elektrony, informuje nas okres, rząd, czyli widzicie, to jest nasz okres, zawsze od lewej do prawej, w którym znajduje się dany pierwiastek w układzie okresowym. Czyli na przykład sód ma trzy powłoki. Okay? Po których krążą sobie elektrony. Kolejny podpunkt. Elektrony rozpisujemy na powłokach, zaczynając od powłoki walencyjnej. Przypominam, powłoka walencyjna to jest ta ostatnia, czyli w przypadku sodu to będzie ta ostatnia, trzecia powłoka. Od niej sobie zaczynamy. Wszystkich elektronów jest 11, żeby to wam się nie myliło. I te 11 elektronów trzeba teraz sobie rozłożyć na naszym modelu atomu sodu. Dobra, to jest podpunkt E. Jedziemy sobie dalej. Czemu się nie chce zmienić? Czekajcie. O, jest, dobra. Zobaczcie, już dwa podpunkty jeszcze nam zostały tylko. O ilości elektronów walencyjnych, czyli tych na tej ostatniej powłoce, informuje nas numer grupy, czyli kolumny. Tu macie grupę, pamiętajcie, tak, tu jest zaznaczone, w której znajduje się dany pierwiastek w układzie okresowym. Ale uwaga, dla grup od 13 do 18, to są te 13 grupa, 14, 15, 16, 17 i 18, liczbę elektronów walencyjnych obliczamy, odejmując od numeru grupy cyfrę 10. Teraz uwaga, to znaczy, że tu wszystkie mają jeden elektron walencyjny, ten na końcu. Tutaj wszystkie mają dwa elektrony walencyjne, tymi się nie zajmujemy na razie. I tu te wszystkie mają, uwaga, nie 13. Tylko mają, uwaga, 13 minus 10, czyli 3 elektrony walencyjne, 4 elektrony walencyjne i tak dalej. Aż do, widzicie tutaj, 8 elektronów walencyjnych, ok? Dobra. I ostatni podpunkt. Pozostałe elektrony obsadzamy na powłoka pozostałe. Bo pamiętacie, w przypadku sodu jakby to było. W przypadku sodu było 11 elektronów. I w sumie miał wszystkich 11 elektronów i na ostatniej powłoce walencyjnej włożyliśmy jeden, tak? No bo jest w pierwszej grupie. To jeszcze mu zostało 10. I teraz te 10 trzeba jakoś rozłożyć. Wszystkich powłok miał 3, bo jest, uwaga, w trzecim okresie. Czyli na tej ostatniej powłoce włożyliśmy mu jeden, czyli zostało nam dwie powłoki i 10 elektronów do rozłożenia. I to nie jest tak, że tu 5, cokolwiek, tylko jest pewien system rozkładania tych elektronów. I ten system jest tutaj w tej tabelce. To znaczy powłoka K, ta najbliżej jądra, tu wyobraźcie sobie, że to jest jądro, ona jest taka malutka, że mieści tylko dwa elektrony. Tu macie w tej tabelce zebrane. Z kolei na tej maksymalnie może być 8 elektronów. Maksymalnie, nie? Tu na maksymalnie 18, na tej trzeciej i tak dalej. Czyli jak mamy? Jeżeli tu mamy jeden elektron, to zostało nam jeszcze 10. Wracam sobie do pierwszej powłoki, tutaj.
I zostaje mi, uwaga, patrzę sobie na tą tabelkę, muszę ją mieć w głowie i wiem, że na powłoce K najmniejszej są dwa elektrony. Mi 10 zostało jeszcze. No to mam tyle, żeby dwa wpisać, czyli zapełnić tą powłokę. No to wpisuję 2. Ile mi zostało? 8. I na tej powłoce środkowej wpisuję 8 elektronów. No i mam 2, 8, 1. Za chwilę będzie rysunek z tego, więc nie, na palcach nie będziemy sobie liczyli. Ale zanim przejdziemy do rysunku, to właśnie spróbuję, zobaczymy, czy mi się to uda, spróbuję wam trochę jakby to symbolicznie ogarnąć. Zobaczymy, czy się uda. Będzie trochę kamera się trząsła, będę miał ją w ręce. Ale zobaczymy. Tak jak mówiłem, dzisiaj doświadczeń nie będzie, ale za to będziemy coś innego robili. Czekajcie, biorę sobie kamerę do łapki. Widać? Widać moje biurko? Widać moje biurko, nie? Tu jest jakiś kabel, wisi sobie. Dobra, jest. Uwaga. No i teraz tak, mamy sobie, chciałbym z wami zrobić na żywo za pomocą kulek z plasteliny, którą ukradł, widzicie, będzie gubił ostrość. Ale mam nadzieję, że kiedyś ją złapię. Złapiesz czy nie złapiesz? No hej. Czekajcie, będziemy mu próbowali go trochę ogarnąć, żeby sobie złapał ostrość, kamerka. Dalej. Gdzie on w ogóle złapał tą ostrość? Tutaj ma, tak blisko? Nie, tak blisko nie, dobra. Tak, takie kulki z plasteliny mamy. O, jest ostrość, jest i ostrość. Gdzieś ten kabel, żeby nie wchodził. Sorry. Jest, dobra. Rysujemy sobie węgiel i teraz uwaga. Znaczy, będziemy sobie składać teraz węgiel. Ja z boku specjalnie napisałem wam, że proton, to niech będzie mój proton, dobra? Taka kulka to będzie proton. Jest. Taka kulka to będzie neutron. Jest. Dobra. Taka mała kulka to będzie elektron. No bo elektrony są malutkie, macie napisane 1840 unita. OK? I teraz zbudujemy sobie model atomu węgla. Z układu okresowego odczytałem, że ma, jego liczba atomowa to jest 6, jego masa atomowa to jest również 6. Jak spojrzycie sobie w układ okresowy, to okaże się, że węgiel tutaj leży w drugim okresie i w grupie 14. OK? To sobie zapamiętajcie. Drugi okres, grupa 14. No to składajmy sobie go. Zacznijmy sobie od jądra atomowego. Co w takim razie znajduje się w jądrze atomowym? To trzeba sobie obliczyć. No to teraz obliczamy to sobie w ten sposób. Bierzemy sobie... pamiętajcie, ta szóstka informuje nas o tym, że jest w atomie 6 protonów. Co ja sobie odłożę od razu 6 kuleczek. Zobaczcie. To są protony moje, nie? Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. 5 i 6, ok? To są protony. Wiem również z tej liczby atomowej, że jest tyle samo elektronów, bo zawsze atom musi mieć tyle samo plusów i minusów. To są plusy i to są minusy, takie malutkie nasze elektrony, ok? Jest ich 3, jest 6, jest 6, dobra. Sorry za ostrość, ale będziecie kumali, o co chodzi. No i teraz składam sobie ten model. No nie do końca, bo jeszcze nie wiem, ile jest neutronów. Jak się obliczało liczbę neutronów? Jaki błąd zrobiłem, czekajcie. Teraz właśnie widzę. Sorry, nie 6, co ja gadam, jest 12, to jest masa. Dobra, już sobie przygotowałem, dobra. Przepraszam was bardzo. O, widzicie? 12 unitów, tutaj wpisuję masę, przepraszam bardzo. To jest OK. No właśnie, teraz jak policzyć liczbę neutronów, bo tych jeszcze nie wiem. Odejmowało się od masy atomowej liczbę atomową. Czyli w naszym przypadku będzie również, uwaga, 6 neutronów. No to odkładam sobie 6 kuleczek. 6 takich kuleczek. O Jezu, przepraszam, kula się jakoś kulka. Mamy 6? Mamy 6. Dobra. Jezu, widzicie, jaka skomplikowana struktura to jest? Dobra, no to teraz ułóżmy ten atom. Uwaga, co tworzy jądro atomowe? Elektrony, protony czy neutrony? Jądro atomowe tworzą oczywiście protony i neutrony. W związku z tym niech one sobie będą tutaj w środeczku razem wymieszane. Każdy z nich waży po jednym unicie, czyli wiecie już teraz dobrze, że razem węgiel, jak będzie miał tutaj w środku 12 takich kuleczek, 6 protonów i 6 neutronów. Bardzo skomplikowane. Skomplikowane to jest układanie i trzymanie kamerki razem. Tak, to będzie... Będziemy mieli jądro atomowe, które waży, uwaga, ile? 12 kuleczek, to powinniście widzieć. Każdy waży po jednym unicie, czyli waga atomu to jest 12 unitów. Teraz dookoła są powłoki. Ile powłok? Kto pamięta? W którym okresie leży sobie węgiel? W okresie drugim.
Pamiętajcie, okres jest tak. Czyli mamy dwie powłoki. To będzie skomplikowane. Odłożę na chwilę kamerę. Uwaga. Narysuję, uwaga, powłokę jedną. To będzie, o, tu zrobimy sobie jądro atomowe. I teraz uwaga, powłoka jedna i druga. To sobie skleimy to. Zobaczcie, o. Mamy to nasze jądro atomowe. Rozsypują mi się kulki, wiecie? Ale to nic. Dobra, jest. Uwaga, uwaga. Jesteśmy z powrotem, on air. Teraz rozkładamy te elektrony, które tutaj są. Jest ich 6 również zostało i musimy je rozłożyć. Kto pamięta od czego? Od powłoki walencyjnej, tej najdalej. Skąd wiem, że są dwie powłoki? Z numeru okresu. Węgiel jest w drugim okresie. Tutaj. Drugi okres. Widzicie? No to co? Zaczynamy od końca. Skąd wiem, ile jest na końcu elektronów walencyjnych? Z numeru grupy. Ponieważ węgiel leży w grupie 14, to odejmuję od niej cyfrę 10 i wychodzi mi, że są 4 elektrony. Raz, dwa, trzy. O, widzicie, ten uciekł. 4. OK? Zobaczcie, 4 elektrony walencyjne są. Teraz została mi powłoka K, ta najbliżej jądra atomowego, na której mieści się maksymalnie 2 elektrony. No to proszę bardzo, jeden tutaj, drugi tutaj. Tadam. I zbudowaliśmy model atomu węgla. Zobaczcie, 6 protonów, 6 neutronów, razem ważą 12 unitów, ma dwie powłoki, bo jest w drugim okresie węgiel, jedna i druga, KL. I w tym momencie mamy na powłoce ostatniej, czyli walencyjnej, tej najdalej od jądra atomowego, mamy 4 elektrony, bo jest w grupie 14 minus 10. No i zostaje nam już tylko 6, bo wszystkich było 6, czyli zostają nam 4, wpisaliśmy, zostały nam już tylko 2. Tutaj no, wpisujemy je na powłokę K, wypełniamy powłokę K i mamy model atomu węgla. Teraz robiliśmy model atomu węgla. Dobra, wracamy. Chcieliście doświadczenia, dzisiaj doświadczeń mówiłem, że nie będzie, ale mówiłem, że się z kulkami pobawię trochę. Odsunę je sobie, bo tutaj one zrobią straszny bałagan teraz. Albo zostawię? No, niech zostawię, dobra. No, także mam nadzieję, że taka symbolika plastelinowa trochę do was trafia. A jak nie, to sobie ze spokojem przeanalizujcie to, jak to wygląda. Ciekawy sufit. No, nie ma sprawy. Gdzie mam myszkę? Tu jest myszka. No to jedziemy dalej. Słuchajcie, chciałbym teraz wam pokazać, jak to się rysuje trochę inaczej niż na kulkach, dobra? Czyli taki model atomu, taki robiony już bardziej pro. No to zacznijmy sobie od atomu fosforu. Chciałbym, żebyście poszukali informacji na temat P, czyli fosforu, dobra? W układzie okresowym. Szukacie sobie fosforu i okazuje się, że fosfor... Gdzie jest ten nasz? Nie chcę zamykać. Co? O, oh, no. Wybaczcie, wiem, teraz jest układ okresowy. Sekundeczka. Bo mi wiecie, co uciekło? Uciekła mi moja prezentacja. Kliknąłem tabletem i gdzieś zginęła. Znaczy, ja wiem, gdzie ona jest, tylko muszę jej teraz poszukać na komputerze. Uno momentos. Tu jest. Macie czas, żeby się czegoś napić, wziąć sobie układ okresowy do ręki. A ja szukam prezentacji tu, tu i tu. Odpal się elegancko, ładowanie strony. Oh yeah, odpaliło się. Zaraz zmienię kamerę, wiem, że mam pamiętać o tym, żeby zmienić kamerę. Pamiętam, cyk. Fosfor grupa, dobra, widzę, że już piszecie, a ja wracam do was, bo właśnie... Dobra, miałem małą awarię, kliknęło mi się coś, więc jesteśmy. No, gdzie jest ta myszka? Tu jest myszka, dobra. Słuchajcie, teraz tak, właśnie, fosfor. Piszemy sobie, postaram się zrobić to w miarę wyraźnie. Symbol fosforu P, ok? I teraz, jakie rzeczy, mi są potrzebne 4 rzeczy z układu okresowego, to jest niesamowite. 4 rzeczy z układu okresowego. Liczba atomowa, tak, piszecie 15, dobra. Niech ta 15 będzie wyraźna. O, dobra. Powiedzmy, udało się. Masa atomowa, tam już pisaliście 31 unitów, czyli ja sobie tutaj wpisuję też 31. Jeszcze położenie w układzie okresowym jest mi od razu potrzebne, tak jak piszecie, czyli to jest trzeci okres. Trzeci okres. I grupa 15. Tak, 15 grupa. OK? Dobra. I wyobraźcie sobie, że te 4 cyfry mi są potrzebne, żeby narysować model atomu. Już w zasadzie układ okresowy nie jest mi potrzebny.
Możecie go sobie też odłożyć na bok. No i teraz tak, liczymy sobie, znaczy szukamy informacji, ile to ma protonów i elektronów. Pamiętajcie, zawsze tyle samo i tyle samo, ile wynosi liczba atomowa. Czyli mamy 15P plus i 15E minus. Teraz jak obliczamy sobie liczba neutronów, jak to było? To było tak, że od masy atomowej 31 odejmujemy liczbę atomową i wychodzi wam, że fosfor ma 16 neutronów. Teraz rysujemy sobie taki uproszczony model, czyli rysujemy sobie jądro atomowe. W tym jądrze atomowym wpisujemy, ile jest protonów, czyli 15P+, nie mylić tego, i ile jest neutronów, czyli 16N0. Okej, tak jest, dokładnie tak. Mamy jądro atomowe gotowe. Przypominam wam, że to, co tutaj wychodzi, musi wam, jak dodacie te dwie cyfry, musi wam dawać to. OK? 31, no bo to jest masa atomu. Teraz uwaga, skąd wiem, ile jest powłok tych elektronowych, po których krążą te elektrony? Informuje mnie o tym okres, w którym znajduje się fosfor. Trzy powłoki, dokładnie tak. Uwaga, powłoka pierwsza nazywa się K, potem mamy drugą z alfabetu L i trzecią M. OK? Podpisujemy sobie, że ta ostatnia powłoka to jest powłoka walencyjna. Powłoka... Nie jest to wygodne pisanie na tym tablecie, ale to nic. Walencyjna. Cyk. Mhm. Widać tam wszystko? Widać wszystko. Tak jest. No i teraz właśnie. Już wiemy, ile jest protonów, wiemy, ile jest neutronów. Wiemy też, ile jest elektronów. Jest 15. Teraz musimy je rozłożyć na trzech powłokach. Nie 5, 5, 5, tylko to jest odpowiedni system. Przypominam wam, zaczynamy od powłoki ostatniej, czyli od powłoki walencyjnej. Skąd wiem, ile jest elektronów na powłoce walencyjnej? I tu potrzebna mi jest ostatnia cyferka z układu okresowego, z której nie skorzystałem jeszcze, czyli numer grupy. Ponieważ to jest grupa 15, to nie wpisuję 15, tylko od 15 odejmuję 10. Czyli w moim przypadku jest tych elektronów walencyjnych 5. Też możemy sobie je elegancko podpisać. Elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne. OK. A już mi się, kurczę, tablet skończył, przepraszam. Walencyjne. Dobra, no i teraz tak, zostało mi jeszcze 10, 2, 8, 5, bardzo dobrze Maja. I teraz wracamy do początku, 5 już użyłem, zostało mi jeszcze 10. Z tą tabelką, którą wcześniej widzieliście, na powłoce K maksymalnie mogą być 2 elektrony. No ja mam 10, więc mogę wpisać maksa, więc wpisuję 2 elektrony. No i zostało mi ile? Zostało mi jeszcze 8, tu chcę poprawić, 8E minus. I to jest model atomu, to jest, uwaga, rdzeń atomowy, czyli wszystko tutaj, jądro atomowe wraz z powłokami, ale bez walencyjnej, to jest tak zwany rdzeń atomowy. Rdzeń atomowy. OK? Super. Mhm. Teraz jeszcze konfiguracja elektronowa, dobra? Czyli coś takiego, co informuje chemików tylko i wyłącznie o elektronach, bo one tak naprawdę są najciekawsze. Czyli konfiguracja elektronowa. Zrobię to skrótem, dobra? Fosfor 15, dwukropek. I kto pamięta, jak to się robiło? Na powłoce K w górnym narożniku wpisywało się, że ma 2 elektrony. Powłoka L ma 8 elektronów i powłoka M ma 5 elektronów. I teraz uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostajecie na egzaminie tylko takie pytanie, takie coś. I macie rozpoznać, co to jest za pierwiastek. Są dwie sztuki. Jedna sztuczka, taka najprostsza. Uwaga, wystarczy dodać do siebie te dwie cyfry, te wszystkie cyferki, które tutaj są w górnym narożniku, bo to wam wychodzi wtedy liczba elektronów. A to jest niepowtarzalne. Każdy atom ma odpowiednią dla siebie liczbę elektronów. Czyli na przykład fosfor ma 15 i żaden inny atom nie będzie miał 15 elektronów. Więc jeżeli wam wyjdzie tutaj 15, szukacie sobie w układzie okresowym takiego atomu, który ma liczbę atomową 15 i wtedy rozpoznajecie, że to jest fosfor. To jest jedna z metod. Okay? Druga metoda, zobaczcie, widać, że ma trzy literki. Czyli leży w trzecim okresie ten nasz pierwiastek, nie? Ale teraz uwaga, widać, że ma 5 elektronów walencyjnych, czyli skąd się wzięły te elektrony walencyjne? Z numeru grupy. Czyli jak zrobiła się piątka? No pewnie z 15, więc 3 i 15 przecina nam się tutaj i mamy fosfor. Więc są dwie metody, jak chcecie, tak chcecie. Czyli tak rysuję model atomów, fosforu akurat, w przypadku fosforu tak to wyglądało. Podobało się? Było to dla was jasne? 45 osób nie ogląda. Co? Jak tam? Ogarniacie? Dobrze to tłumaczę? Bo to wiem, że macie z tym problemy, a to jest jakby wstęp potem, żeby ogarnąć następną rzecz. Zostało nam jeszcze trochę czasu, żeby to skończyć. OK, to jedziemy dalej.
Tu tylko wam pokażę, to sobie przeanalizujemy przypadek sodu, tylko jeszcze tak szybko, zobaczcie. Sód ma 11, to jest jego liczba atomowa, spisana z układu okresowego, 23 to jest liczba masowa, czyli ma 11 protonów, 11 elektronów. Liczbę neutronów obliczyłem, 23, czyli liczba atomowa, odjąć 11, wychodzi 12 neutronów. Ma 3 powłoki, bo jest w trzecim okresie i ma 1 elektron walencyjny, bo jest w pierwszej grupie. OK? Dobra, teraz tak, zobaczcie, rysujemy sobie jądro atomowe. W jądrze atomowym znajduje się 11 protonów, bo protony są w jądrze atomowym, czyli to, już użyliśmy, i neutrony, czyli to. Razem ta cyfra, to powinna nam dawać to 23. Teraz kolejna rzecz to są powłoki. Ile ich jest? No jest w trzecim okresie, czyli są 3 powłoki. K, L, M. Zaczynamy od ostatniej, czyli od powłoki walencyjnej. Na niej jest jeden elektron walencyjny, bo sód jest w grupie pierwszej układu okresowego, więc wpisuję sobie jeden elektron. Wszystkich elektronów miałem 11. Minus ten jeden elektron, zostaje mi jeszcze 10. Teraz wracam do pierwszej powłoki, która jest taka malutka, że mieści tylko 2 elektrony maksymalnie. Więc wpisuję te 2, bo ja mam 10. Więc wypełniam ją całą, tu są 2 elektrony, zostaje mi ile? 8. No i to wpisuję tutaj 8 elektronów, mam zrobiony model sodu i tak dalej, i tak dalej. Nie da się nie zrozumieć. No ba. Cześć Mateusz, dawno się nie widzieliśmy. Zadanie dla was. To jest takie zadanie teraz na live'a. Okay? Spróbujcie odpowiedzieć to w komentarzach. Korzystając z układu okresowego. Rozpoznaj rodzaj pierwiastka po poniższych informacjach dotyczących jego atomu. Uwaga, A. Jego atom ma 7 protonów. B. Jego atom ma 4 powłoki elektronowe i 2 elektrony walencyjne. C. Jego atom ma 53 elektrony. D. Jego atom ma następującą konfigurację elektronową. No, czas start. Czekam. No, co tam jest? A. Ja już wiem. Oho. Dobrze, Kuba. A to jest azot. Dobra. B. Co ja tam wymyśliłem pod B? Ja już wiem. To opowiem, Julia, o izotopach zaraz będzie. A azot, tak. Słuchajcie, A to jest azot. Dobra. Julia, będzie o izotopach zaraz. Tam odpowiem na twoje pytanie. No. A B? Dalej. Atom ma 4 powłoki elektronowe i 2 elektrony walencyjne. B, wapń. Zgadza się. Wapń. Tak jest, Marek. Maja, super. C, J. Bardzo dobrze. Tak jest. Kuba, J, świetnie. B, wapń, OK. CJ, no, a teraz D. K2L8M8. K2L8M8. Cóż to za pierwiastek kryje się o konfiguracji elektronowej K2L8M8? Czekam na was. Tu i teraz. Pan Belfer czeka na odpowiedź D. Dokładnie tak, to jest argon, Marek. Brawo. Kuba też wiedział, że to jest argon. Super, widzicie? Cieszę się bardzo. No to teraz zadanie, które będzie znowu na stop klatkę, czyli sobie zobaczycie zadanie, zrobicie sobie pauzę w przyszłości i zrobicie sobie rozwiązanie tego. Czyli trzeba będzie narysować model atomu węgla. OK? Rysujecie sobie model atomu węgla. Trochę przypominać powinien te kulki, które zrobiliśmy z plasteliny. No i co? No i będziecie mieli model atomu węgla. To jest prosty przykład, więc ogarniecie. No uwaga, przechodzimy sobie do tego, o co pytała Julia, czyli jak to jest, że niektóre pierwiastki mogą mieć różne, znaczy atomy niektórych pierwiastków mogą mieć różne masy. No to odpowiedź jest prosta i ma coś wspólnego z tulipanami. Uwaga, pierwiastek trochę może być jak tulipan, ponieważ może występować w odmianach. To znaczy, niby mówimy wodór, niby mówimy tlen, ale są różne przykłady, różne odmiany wodoru, są różne odmiany tlenu itd., itd. I wszystko to tworzy pierwiastek o nazwie wodór, ale te odmiany, każda z nich ma na przykład swoją nazwę. Tu widzicie przykład, jeżeli chodzi o tulipan, żeby wam to uzmysłowić. Niby na wszystko mówimy tulipan. Tak, w przypadku wodoru. Ale zobaczcie, ten tulipan to nie jest ten sam, co tutaj. A już zupełnie nie jest ten sam, co tutaj. Ale powiemy, wchodzimy do kwiaciarni, poproszę tulipana. Nikt z was nie wie, że on się nazywa tam jakoś tam, nie? Ale wszyscy wiemy, że uwaga, gatunek to jest tulipan. Tak samo jak z pierwiastkami. No,
to spoko. Też pozdrowienia dla Dariusza. Dzięki, Michał. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Izotopy. To już wiecie, że one mają coś wspólnego z kwiatami. Pamiętajcie o odmianach. To hasło odmiany, żeby Wam się skojarzyło. I teraz zobaczcie. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka. Ważne. Odmiany tego samego pierwiastka, różniące się między sobą liczbą neutronów, tylko i wyłącznie w jądrze atomowym. I w związku z tym posiadają różne masy atomowe. Czyli coś, co decyduje o tym, co mamy za pierwiastek, to nie jest liczba neutronów, bo neutronów może być różna liczba, ale uwaga, protony. To jest protony i elektrony, to jest ważna cyfra. Pamiętacie liczbę atomową? Liczba atomowa informuje nas o tym, co to jest za pierwiastek. Tak naprawdę. Zobaczcie, cały układ okresowy jest zrobiony tak, że po kolei są... Będziecie widzieć? Tu. No nie wiem, czekajcie, przełączmy się na chwilę. O, zobaczcie, teraz ja lepiej widzę. Zobaczcie, tu jest liczba atomowa 1, tam jest liczba atomowa 2, hel, i znowu 3, 4 i tak dalej. Przed chwilą Wam mówiłem, że liczba atomowa odpowiada, znaczy liczba atomowa informuje nas o tym, ile jest elektronów i ile jest protonów w atomie, dobra? I to decyduje nam, o co to jest za pierwiastek. Jak ma jeden proton, jeden elektron, to jest wodór. Jak coś będzie miało już na przykład dwa protony, to nie może być wodór i dwa elektrony. Okay? Ale za to, uwaga, może być tak, że będzie miał jeden proton, jeden wodór i w ogóle nie będzie miał neutronów. To jest wodór. Okay? Pewna odmiana jego. Może być taki przypadek, że może być tam neutron i nadal mamy, uwaga, jeden proton, jeden neutron, jeden elektron, który sobie krąży dookoła tego i nadal to jest wodór. I uwaga, jeszcze trudniejsza opcja. Mogą być dwa neutrony, raz, dwa, jeden proton i jeden elektron i nadal to jest wodór, tylko jego inna odmiana. Izotop. Przed chwilą widzieliście trzy izotopy, ja już odłożę to i wrócimy sobie do naszego rysunku. I zobaczcie, to jest właśnie tutaj elegancko zrobione. Izotopy wodoru, który najczęściej jest rozprzestrzeniony w przyrodzie, najwięcej jest go, no to jest właśnie tak zwany prot. Potem mamy drugi izotop, którego też jest bardzo mało, ale no jest, więc nie możemy powiedzieć, że go nie ma. To jest deuter, gdzie, uwaga, jest jeden neutron. I ostatni, którego jest bardzo, bardzo mało w przyrodzie, mówię o całej przyrodzie, tak? O całym wszechświecie. To jest tryt, którego są ilości śladowe, no ale został odnaleziony, więc też istnieje. Jego masa to jest 3, więc zobaczcie, czym się różnią od siebie. Prot waży 1 unit, deuter waży 2 unity, a tryt waży 3 unity. Tu macie przykłady izotopów tlenu. I tu jest jeszcze ciekawe, bo tu jest pokazana zawartość procentowa. Czyli gdybyście zbadali cały tlen, to wyszłoby Wam, że większość tego tlenu to jest to, 99,76% to jest tlen o wadze 16 unitów, tak? Czyli ma 16, czyli ma 8 protonów, 8 elektronów. Potem okazałoby się, że są 400 takiego izotopu, który ma wagę 17 unitów, czyli uwaga, ma 8 protonów i 9 neutronów. I potem by wyszło, że są 0,2 takiego izotopu, który ma, uwaga, 8 protonów i 10 neutronów. I teraz te wszystkie średnie masy, jak się bierze, ładuje się pod jeden pierwiastek tlen i wtedy wylicza się średnią masę tego pierwiastka. Dlatego masa w układzie okresowym jest przecinkiem, a nie w całości. Bo to jest średnia z różnych ilości i różnych zawartości procentowej danego izotopu w próbce całego pierwiastka. Czyli w przypadku właśnie tlenu macie takie zawartości tych procentów i one wpływają na masę właśnie tego naszego pierwiastka, jak odczytujecie z układu okresowego. Ok? Nie rozumiem, Wiktoria. To jeszcze raz, Wiktoria, i dla reszty. Macie izotopy. To są odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się od siebie masą, dlatego że różnią się od siebie liczbą neutronów. Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Zobaczcie, to jest odmiany wodoru. To są izotop wodoru, którego jest najwięcej w przyrodzie, ma jeden proton, jeden elektron. W ogóle nie ma neutronów. Ten. A gdzie w układzie można szukać tych odmian? Są specjalne układy okresowe, które wypisują różne odmiany izotopów. Nie? Także jak będzie takie zadanie, to będą musieli Wam wkleić taki układ okresowy, w którym będą różne izotopy do odszukania. Dobra, tu macie inny izotop, który ma jeden neutron, jeden proton, jeden elektron. Nadal jest wodorem, bo widzicie, że ma tutaj proton i elektron jeden, ale za to doszedł mu jeden neutron, jest cięższy niż prot. I tu jest jeszcze cięższy, czyli ma dwa neutrony, każdy z nich waży po jednym unicie plus to jest w sumie 3 unity i macie odmianę ostatnią, czyli tryt. I średnio ta masa, którą się bierze i ile tego jest w przyrodzie, daje Wam potem tą masę atomową, która jest w układzie okresowym, ta z przecinkiem. A Wy jak zaokrąglacie, czyli podajecie mi zaokrąglone do najbliższej całości, to wychodzi Wam ta, która jest w przyrodzie najwięcej, ta odmiana. Zawsze to wtedy jest po prostu bardziej takie statystyczne, nie? Bo zawsze ta cyfra wygrywa, która jest w przyrodzie najwięcej. Nie, każdy pierwiastek nie ma trzech odmian. Są takie, które mają po 10 izotopów, a może i więcej. To jest uran na przykład jest taki, nie? Gdzie ma bardzo dużo izotopów różnych. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, izotopy dzielimy na cztery podstawowe rodzaje. Naturalne, czyli takie, które występują w przyrodzie.
sztuczne, które tworzymy w laboratoriach dla różnych celów, czasami dobrych, czasami złych, ale ustalmy, że dobrych na przykład, czyli dla celów leczniczych, trwałe, czyli takie silne, nic się z nimi nie dzieje. Wyobraźcie sobie, że one powstały miliardy lat temu, taki atom czegoś na przykład powstał sobie, nie wiem, wodoru albo o, niech będzie sobie atom tlenu, powstał miliardy lat temu i on sobie krąży. I właśnie w tym momencie, uwaga, wdychasz go i on ma 3 miliardy lat, bo 4 miliardy lat. Nie? Więc on jest trwały, nic się z nim nie stanie, on dalej przejdzie przez całą twoją przemianę materii i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie nadal będzie trwały, usunięty zostanie z twojego organizmu na przykład z moczem albo z parą wodną, z potem, ale nadal będzie sobie krążył w przyrodzie, zmieniał się w różne substancje chemiczne i nadal będzie trwały, nic się z nim nie stanie. I ostatni rodzaj izotopów to są promieniotwórcze, czyli te, które po jakimś czasie wyrzucają z siebie coś. Promieniowanie alfa, beta albo gamma, to są trzy rodzaje promieniowania. Promieniowanie alfa to jest jądro helu wyrzucone z jakiegoś atomu dużego, na przykład uranu. Promieniowanie beta to jest jeden elektron, który sobie krąży. I promieniowanie gamma to jest energia wyrzucona. I ona powoduje różne zmiany, można ją wykorzystywać dla celów dobrych, na przykład rentgen, czyli fotografia właśnie taka, która pozwala wam pokazać, czy złamaliście sobie kość. Na przykład datowanie radiowęglem, to jest dobry cel, znaczy w dobrym celu wykorzystanie promieniotwórczości, czyli można oceniać wiek skamielin na przykład, albo wiek szczątków jakichś organicznych, kiedy coś tam umarło po datowaniu radiowęglem. Na przykład leczenie chorób nowotworowych też ma dobre zastosowanie. Negatywne, na przykład broń atomowa, bomba atomowa, gdzie ta cała energia atomu zostaje wyzwolona i niekontrolowana. I ona leci sobie daleko w przestrzeń i na przykład modyfikuje DNA istot żywych. I dlatego tak wszyscy się boimy tej broni atomowej czy elektrowni atomowej, bo w elektrowni atomowej dzieją się te same rzeczy, co w bombie atomowej, tylko to jest wszystko ograniczone, zamknięte w kapsule. I jak to się zepsuje, na przykład jak w Fukushimie czy w Czarnobylu, no to się wydostaje na zewnątrz to promieniowanie. W związku z tym dochodzi do zanieczyszczeń i skażenia środowiska promieniotwórczością, bardzo groźną, która przez wiele lat zmienia środowisko i nie można zamieszkać na tym terenie. To tyle, ok? Jeżeli chodzi o izotopy, jedźmy dalej. Przed nami ostatni dzisiaj dział, czyli uwaga, rodzaje wiązań chemicznych. Jesteście gotowi? Bo to jest hardkorowe. Ale spróbujemy sobie to w miarę szybko wytłumaczyć i jasne. Jak będziecie potrzebowali, to sobie otworzycie to jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Rodzaje wiązań chemicznych, czyli dlaczego w ogóle atomy chcą się łączyć ze sobą? Dlaczego nie mogą być sobie po prostu takie, biedne same? Po co im to jest, nie? Odpowiedź brzmi następująco, ponieważ każdy z nich, i to jest uwaga, profesjonalna odpowiedź, chce obniżyć swoją energię. Czyli chce uzyskać stan stabilny i ten w chemii to jest stan, uwaga, który przypomina konfigurację, czyli ustawienie elektronów w gazach szlachetnych. Przypominam wam z ostatniego live'u, co to są gazy szlachetne, substancje, które nie reagują z innymi substancjami. Dlaczego? Bo one już mają stan o najniższej energii. Czyli nie można już ich bardziej obniżyć, bo one już ten stan mają, więc bardzo ciężko jest je zmusić do reagowania z czymkolwiek innym. A inne pierwiastki, cała reszta, nie ma tego stanu najniższej energii, w związku z tym musi reagować. Co to znaczy w chemii stanu najniższej energii? Muszą uzyskać albo dublet elektronowy, tu macie dublet elektronowy, czyli dwa elektrony, to tylko dotyczy powłoki K, bo ona jest taka malutka, że tam jak wypełnimy ją dwoma elektronami, albo oktet elektronowy, to już dotyczy wszystkich kolejnych powłok L, M i tak dalej, i wtedy mają stan najniższej energii. Okay? Ja w szkole tłumaczę to na zasadzie gazy szlachetne mają bogatych starych i nie muszą niczego w życiu robić, bo mają mnóstwo kasy na koncie i nie muszą chodzić do szkoły, a cała reszta, tak jak my i wy, musimy chodzić sobie do szkoły po to, żeby pracować. Więc my musimy, żeby być leniuchami i sobie zarobić na przyszłość, musimy pracować cały czas. I atomy też ze sobą szukają różnych połączeń po to, żeby obniżyć swój stan energetyczny. Mam nadzieję, że do was to trafiło, tak? Czyli gazy szlachetne nie muszą, szlachta nie pracuje, pamiętajcie, no a reszta pracuje. Czyli mamy całą większość pierwiastków, które muszą coś zrobić, żeby obniżyć swoją energię. Robią to w gimnazjum, musicie znać, trochę za szybko pan mówi, dobra, to sobie odtworzysz w zwolnionym tempie. W gimnazjum musicie znać trzy rodzaje wiązań chemicznych. Zaczynamy od pierwszego rodzaju, czyli wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane, inaczej wiązanie atomowe. Polega na utworzeniu wspólnej pary lub par elektronowych, wspólnej kooperacja. To nie jest od kowala kowalencyjne, tylko kooperacja elektronów walencyjnych, współpraca elektronów walencyjnych. Wspólnej pary lub par elektronowych w celu osiągnięcia dubletu dwóch lub oktetu ośmiu elektronowego. I to jest bardzo ważne, to zdanie na pomarańczowo, które pozwoli wam rozpoznać, gdzie takie wiązanie występuje. Wiązanie to występuje w cząsteczkach zbudowanych z atomów takich samych pierwiastków. Z atomów? Z cząsteczek. W cząsteczkach zbudowanych z atomów takich samych pierwiastków. Dobrze. Czyli uwaga, bardzo popularny przykład, wodór.
Jeden atom wodoru z układu okresowego, jak teraz sobie sprawdzicie, on ma jeden elektron walencyjny. Okay? I ten jeden elektron walencyjny, no nie chce być sam, bo chciałby stworzyć dwa, czyli dublet elektronowy. Czyli co robi wodór? Wodór dogaduje się z drugim atomem wodoru, tak? I w ten sposób tworzą cząsteczkę wodoru H2. I w ten sposób ona reaguje w chemii i tak dalej, wpisuje ją w reakcję chemiczną H2, bo tylko taki wodór istnieje i mają obniżoną energię i są stabilne, tak sobie fruwają, nie? Gdzieś tam dookoła w gazie. Jak to rozrysujemy? Cząsteczka wodoru H2, każdy z nich ma po jednym elektronie walencyjnym, wystawiamy jako wzór kropkowy i ten wystawia jeden elektron, drugi wystawia drugi elektron, tworzą wspólną parę elektronową i w tym momencie. Dlaczego oktet albo dublet nie może być na przykład 6 albo 10? To już jest chemia kwantowa. Ja tego nie ogarniam. Wybacz. Tak jest. Ale dobre pytanie, Wiktoria. Więc tutaj utworzyły teraz wspólną parę elektronową, więc uwaga, oba, bo to jest wspólna para, oba teraz obniżyły swoją energię, bo utworzyły dublet. Bo ta para, czyli to wiązanie, liczy się zarówno do tego atomu wodoru, jak i do tego atomu wodoru. To jest wzór kropkowy, a wzór kreskowy wygląda tak, że każdą parę elektronów zamienia się na jedną kreskę. Jak to wygląda w przypadku tlenu? Bo specjalnie tam zrobiłem... Że specjalnie zrobiłem tutaj tlen, żeby wam pokazać, jak to jest w przypadku tlenu. I teraz uwaga, w układzie okresowym, spójrzcie sobie na tlen, okazuje się, że tlen jest w grupie 16. Czyli uwaga, ile ma elektronów walencyjnych? 16 minus 10, czyli 6. Czyli będzie chciał mieć oktet, no bo bliżej mu jest do oktetu. Czyli będzie chciał mieć 8 elektronów walencyjnych, więc jeden atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych, do 8 brakuje mu ile? 2. Więc tyle, ile mu brakuje, wystawia w stronę, powiedzmy, partnera, czyli kolegi drugiej cząsteczki, drugiego atomu tlenu, a pozostałe 4 dobieramy sobie w takie pary na bokach tego naszego modelu tlenu, okej? Drugi robi dokładnie to samo, atom tlenu nagle się pojawia w okolicy i też wystawia 2 swoje elektrony w stronę partnera, a pozostałe 4 rozrysujemy tutaj sobie na bokach. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Tworzą jedno wiązanie chemiczne tutaj, czyli parę elektronową, i tutaj tworzą drugie wiązanie chemiczne, czyli parę elektronową. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy. Nagle, uwaga, w tym miejscu będzie ile kropek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 elektronów, czyli obniżył swoją energię. Uwaga, ten też będzie miał 8 kropek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli co ma? Oktet elektronowy. Oba obniżyły swoją energię, bo mają, uwaga, oktet. Tu i tu. Jasne? Jasne, pewnie, że jasne. Wzór kreskowy jak będzie wyglądał? Bo to jest kropkowy, wzór kreskowy wygląda tak. Tlen, o Jezu, taki mi trochę nie wyszedł. Tlen i tu drugi tlen. Jedna para elektronowa, druga para elektronowa, trzecia, czwarta. I tu zobaczcie, to jest to wiązanie. Jedno wiązanie i drugie wiązanie. I to jest wzór kreskowy. Tak, tworzą się między nimi metalami. O elektroujemności nie mówię, bo to w gimnazjum nie jest potrzebna skala elektroujemności Paulinga, więc wybaczcie, nie musicie tego wiedzieć. Trochę wam upraszczam w gimnazjum. Ważne, żebyście wiedzieli, że występuje w dwóch na przykład niemetalach. H2, O2 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jedźmy dalej. Jedźmy dalej, co nam tutaj się rozwinął. Tutaj teraz, uwaga. Jak mam to zamknąć? Dobra. Podpunkt B. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Polega na otworzeniu, teraz uwaga, spolaryzowane, to znaczy takie, w którym będą ładunki polarne, tak? Bo cząsteczka będzie polarna, będzie miała ładunki. Polega na utworzeniu wspólnej pary, czyli podobnie jak poprzednio, bo jest też kowalencyjne, lub par elektronowych i przesunięciu ich w stronę atomu pierwiastka silniej przyciągającego elektrony, czyli właśnie mającego większą cyfrę na skali elektroujemności Paulinga. Najmocniej elektrony przyciąga fluor, on ma największą tą, chyba bodajże 4, jak dobrze pamiętam, a najsłabiej frans. Na atomie pierwiastka, w którego stronę przesunięte są elektrony, nie? Czyli mamy przesuwanie, to jest nasza para elektronowa, ona się przesuwa. Po tej stronie na przykład mielibyśmy fluor,
najsilniejszy ze wszystkich, który najsilniej przyciąga, a po tej stronie mielibyśmy na przykład, nie wiem, France, tak? No i w tym momencie, który będzie wygrywał, oczywiście, że będzie fluor wygrał, znaczy to nie jest dobry przykład, o, to nie jest dobry, bo jeden z metalem, nie metalem, więc nie, cofamy to. Teraz wam opowiem dokładnie, o co chodzi, bo to będzie wiązanie jonowe, to co teraz pokazywałem. I teraz tak, najsłabiej przyciąga France ze wszystkich. Na atomie pierwiastka, w którego stronę przesunięte są elektrony, czyli przyciąga do siebie minusy, tworzy się cząstkowy ładunek ujemny, no bo jeżeli mam wokół siebie więcej minusów, no to tworzy się ładunek ujemny, a na atomie pierwiastka, do którego elektrony się oddalają, no bo od jednego się przyciąga to wiązanie, od drugiego oddala, takie przeciąganie liny między silniejszym a słabszym, no to wtedy odsłania się na nim ładunek dodatni, który tworzą protony, które się odsłoniły, bo elektrony się odsunęły. Dochodzi w ten sposób do polaryzacji cząsteczki, czyli powstają dwa bieguny, plus i minus, czyli tworzy się dipol, dwa bieguny, dipol. Wiązanie to występuje w cząsteczkach zbudowanych z atomów różnych niemetali. Ok? Takie uproszczenie. Teraz zobaczcie przykład. Najpopularniejszy woda, H2O. Czyli mamy dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu. Dlaczego one chciały się w ten sposób połączyć, a nie na przykład H3O albo HO i tak dalej? Ponieważ, uwaga, tlen ma 6 elektronów walencyjnych, a chce mieć 8, czyli brakuje mu 2. Jeżeli połączy się z wodorem, to każdy wodór ma jeden elektron walencyjny, czyli każdy wodór może mu dać jeden. Czyli tlen, żeby był obniżył swoją energię, potrzebuje tylko dwa wodory, ani więcej, ani mniej. I teraz zobaczcie, jak to się dzieje. Wodór wystawia jeden swój elektron. To sobie odtworzysz, Wiktoria, później. Jesteśmy przy kowalencyjnym spolaryzowanym. Wodór wystawia sobie jeden elektron w stronę partnera i tlen wystawia ten swój jeden elektron też w stronę tego wodoru. Drugi tlen, znaczy z drugiej strony jest dokładnie ta sama sytuacja. Wodór w stronę partnera i tlen też w stronę partnera. Tworzą wspólną parę elektronową tutaj, jedną, i tutaj też wspólną parę elektronową, czyli wiązanie chemiczne, coś, co je trzyma razem. I teraz uwaga, wodór w ten sposób razem wchodząc w reakcję z tlenem uzyskał dublet elektronowy, ten tak samo, czyli obniżyły swoją energię, a ponieważ te pary są wspólne, to liczą się też dla tlenu, to uwaga, tlen ma teraz, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli 8 elektronów, czyli oktet elektronowy obniżył energię. I tylko taki układ mu pasuje. Tutaj macie zapisaną tą reakcję w sposób kreskowy. Ważna informacja, zobaczcie na wiązaniach tutaj, na tych wiązaniach pojawiła się taka strzałka. Ta strzałka jest zawsze przesunięta w stronę tego atomu, który jest silniejszy. Tak, który silnie przyciąga elektrony. I teraz jak rozpoznać, który silnie przyciąga elektrony, a który słabiej? Przypominam wam, że najsilniej ze wszystkich przyciąga fluor. Czyli tu. Jest fluor? Jest fluor. Jeżeli mamy cząsteczkę, w której nie ma fluoru, no to patrzymy, który jest bliżej tego fluoru. Czyli mamy tlen i daleko, daleko wodór. No to wiadomo, że tlen jest silniejszy, bo jest bliżej fluoru. W związku z tym to on przyciąga te elektrony do siebie. Dlatego strzałka jest skierowana w jego stronę. Jakby on chwyta je razem i przyciąga do siebie. Tak? To wiązanie jest przesunięte. On jest silniejszy i tą linę przyciąga do siebie. Lina jest zrobiona z ładunków ujemnych, czyli z elektronów, więc tworzy się minusik. A uwaga, co się dzieje na wodorach? Skoro tlen przyciągnął elektrony, to na wodorach odsłania się wodór, znaczy sorry, proton, więc tworzy się ładunek dodatni, czyli plusik. Plusiki. Jak to jest w przypadku kwasu solnego, HCl? Podobnie. Też będzie takie wiązanie, bo wodór jest niemetalem, chlor jest niemetalem i teraz wodór ma jeden elektron walencyjny, chce mieć dwa, a chlor ma elektron walencyjny 7, bo jest w 17 grupie, czyli jednego mu brakuje. Więc dogadują się z wodorem, tworzą wspólną parę elektronową tutaj i uwaga, w ten sposób wodór obniży swoją energię, ma dublet elektronowy, a chlor dopełnił do 8 elektronów, tak, i ma oktet elektronowy. Który z nich jest silniejszy? No wiadomo, że chlor, bo jest bliżej fluoru, w związku z tym przesuwa się to wiązanie w jego stronę, tym strzałką zaznaczamy, a na chlorze tworzy się w ten sposób ładunek ujemny, bo ten silniejszy będzie zawsze miał ładunek ujemny, a ten dodatni będzie miał ładunek dodatni, znaczy ten drugi będzie miał ładunek dodatni. Sebastianie, o kwasach. Tak, wodór jest zawsze dodatni. Sebastianie, o kwasach będzie w jeszcze kolejnym, czwartym, piątym live'ie bodajże. Bo w czwartym będą obliczenia chemiczne. Nie. Tak. W trzecim będzie pisanie wzorów i reakcji chemicznych. W czwartym będą obliczenia stężeń procentowych. To w piątym będą kwasy wodorotlenki. Dobra, czyli to mamy wiązanie, uwaga, kowalencyjne spolaryzowane. Czyli zapamiętajcie sobie, tworzy się wspólna para, ale się przesuwa w którąś ze stron. I ten silniejszy dostaje ładunek ujemny, ten słabszy dostaje ładunek dodatni. Ok? I przed nami, uwaga, kończymy już, moi drodzy, 19:20. Przed nami ostatni rodzaj wiązania chemicznego, czyli wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe, wiem, że długo, ale pooglądacie sobie w częściach najwyżej. Kiedy on będzie, to będziecie patrzyli sobie na zapis jonowy skrócony też będzie. Później, nie dzisiaj. On będzie... No, patrzcie na fanpage'u, kiedy będzie ten kolejny live.
Słuchajcie, wiązanie jonowe i teraz na czym polega wiązanie jonowe? Najpierw może gdzie występuje? W wiązaniach, w cząsteczkach zbudowanych z atomów metali i niemetali, czyli po przeciwnych stronach układu okresowego. I polega na przyciąganiu się jonów. Jony były dodatnie i ujemne i one się przyciągają. Między nimi nie ma wiązania w kowalencyjnym, że wspólna para, tylko po prostu fizyka. Plus do minusa się przyciąga, jak magnesy, jak bieguny magnesu. Występuje w cząsteczkach zbudowanych z atomów i metali i niemetali. I teraz jak to się dzieje? Elektrony walencyjne z powłoki walencyjnej metalu są przyłączane do powłoki walencyjnej atomu niemetalu. Pytanie dlaczego? Zobaczcie, tu jest narysowany przykład sodu. Patrzcie sobie na konfigurację sodu. Ma trzy powłoki, elektrony są rozpisane 2, 8 i 1. I teraz przecież on, żeby uzupełnić tutaj do 8 elektronów, musiałby od kogoś dostać 7 elektronów. Ktoś by musiał mu oddać 7. No to jest niemożliwe, żeby tak się stało. W związku z tym sód jest sprytny. Sód chce się pozbyć jednego elektronu. W ogóle mu to jest niepotrzebne do niczego, bo teraz jakby to zniknęło, zobaczcie, to co nam się stanie? Odsłania nam się 8 elektronów tutaj, czyli ma oktet elektronowy, czyli on musi znaleźć kogoś, kto od niego weźmie. W ogóle całkowicie wyrwie, nie że stworzy parę, wyrwie jeden elektron. No, pojawia się w okolicy chlor. Chlor z kolei ma taką sytuację, że ma konfigurację 2, 8 i 7, czyli na ostatniej powłoce brakuje mu tylko jednego elektronu. To jest taka sytuacja, jak idziecie do sklepiku szkolnego i macie tylko złotówkę w kieszeni, jak na przykład sód, a chcecie kupić coś za 8 zeta. I nikt wam nie da 7 zł, żebyście sobie to kupili. W drugą stronę, jeżeli wasz kumpel ma 7 zł i brakuje mu złotówki, no to w tym momencie łatwiej, że was naciągnie, żebyście mu tą swoją złotówkę oddali i dostaniecie kawałek tam, nie wiem, czegoś, chipsa czy ciastka, czegokolwiek innego, nie? I to jest właśnie ta sytuacja. Chlor ma 7 elektronów walencyjnych, spotyka się z sodem i teraz zobaczcie, co się dzieje. Sód chce mu bardzo chętnie oddać, on mu oddaje elektrony, czyli przeskok elektronowy całkowicie się pozbywa. Kasuje sobie tą ostatnią powłokę i obniżył energię. Co zrobił chlor? Chlor wypełnił sobie tą ostatnią powłokę, z 7 zrobił sobie 8 elektronów i też obniżył swoją energię. Ale uwaga, już mają teraz różną ilość protonów i elektronów w atomie. Już nie są atomami, tylko są, uwaga, jonami. Jonem dodatnim i ujemnym. Dlaczego? Zobaczcie, co zrobił sód. Sód odjął jeden elektron od siebie, oddał, a wcześniej było tyle samo plusów, czyli protonów i minusów. Tyle samo. Teraz uwaga, brakuje jednego minusa. Co wygrywa? Jeżeli macie 11 protonów i 10 elektronów, to co zostało bez pary? Jeden plus. Jeden plus, czyli powstał nam, uwaga, kation. Na z jednym plusem. Powstał kation sodu. Co stało się z chlorem? Chlor miał 17, jako atom miał 17 protonów i 17 elektronów. Wyzerowało się. Teraz nagle dostał w gratisie od sodu jeden elektron i co? No i teraz już nie ma 17 protonów, 17 elektronów, tylko ma 17 protonów i 18 elektronów. Co zostało bez pary? Jeden minus, czyli jeden elektron. Powstał kation sodu i anion chlorkowy. Pach, fizyka. Zaczynają się przyciągać ze sobą i nie mogą się puścić, tworzą kryształ. Czego? Soli kuchennej, czyli tego, co wszyscy z nas jemy za dużo. I to wpływa na ciśnienie krwi. No, więc to jest wiązanie jonowe. I teraz znowu jest stop klatka dla tych, którzy mnie słuchali przez dłuższy czas ostatnio. I pojawia się zadanko, nie? Zadanko polegające na tym, że macie rozpoznać, jaki typ wiązania występuje w tych cząsteczkach. Jaki jest w A, jaki jest w B, jaki jest w C. Typ wiązania. Chciałbym, żebyście na razie to zrobili. Rysunki będą później, dobra? Na razie nie robimy rysunków, ale chciałbym, żebyście chociaż mi napisali. Jaki jest rodzaj wiązania? Typ mamy kowalencyjne, niespolaryzowane, czyli atomowe. Mamy kowalencyjne, spolaryzowane i jonowe. Tam były na pomarańczowo zdania. Gdzie, w jakiej cząsteczce, z czego muszą być zbudowane cząsteczki, żeby to wszystko, żeby rozpoznać, nie? Co to jest za rodzaj wiązania. Wiecie czy nie wiecie? To jest trudniejsze, nie? Te rodzaje wiązań chemicznych to jest trudna sprawa. A kwas siarkowy? Nie, to jest kwas siarkowodorowy, jak już. Ale to nie chodzi mi o nazwę. Chodzi mi o to, żebyście mi powiedzieli, jaki jest rodzaj wiązania chemicznego w tej cząsteczce. Czy kowalencyjne niespolaryzowane, czy kowalencyjne spolaryzowane, czy jonowe. Tak. A kowalencyjne spolaryzowane. Bo uwaga, dwa różne niemetale. Cl2 to będzie kowalencyjne? Tak, to będzie kowalencyjne, bo są dwa identyczne. Dwa identyczne niemetale. Mhm. Dwa identyczne niemetale, czyli cząsteczka zbudowana z dwóch takich samych pierwiastków po prostu, więc jest zwykłe kowalencyjne, atomowe. No to uwaga, co zostaje B? Tadadam. No, co to będzie B? Wiązanie było kowalencyjne, spolaryzowane, a było C, to jest wiązanie zwykłe kowalencyjne, czyli atomowe, czyli niespolaryzowane. No to B to wiązanie jonowe. Tak jest. Metal, magnez na niebiesko w układzie okresowym i niemetal, brom. Chciałbym, żebyście sobie też narysowali tym przeskokiem elektronów i tak dalej, te trzy cząsteczki.
I uwaga, taram, jak teraz zrobicie sobie stop klatkę, weźmiecie kartkę do pisania, spróbujcie narysować sobie te modele H2S, MGBR2, co tam się dzieje z elektronami i CL2. Stop. Rysujecie i potem, uwaga, powinno wam wyjść tak. Ja nie będę tego już tłumaczył, dlaczego tak. Przeanalizujcie sobie to sami, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Ale ważne, żebyście ćwiczyli, bo chemia po prostu wam się... Tu macie wzorzec, że tak powinno wam wyjść, dobrze. A zadawajcie sobie pytanie, dlaczego na waszej kartce wyszło inaczej. I nie oszukujcie, tylko zróbcie sobie faktycznie tą stop klatkę, rozrysujcie to i róbcie do skutku. Dlaczego czegoś nie wiem, dlaczego wyszło mi inaczej, o czym zapomniałem, albo dlaczego tak się jest narysowane, a nie inaczej. Jak wpadniesz na to, to ci to w głowie zostanie. A jak będziesz słuchał, widzisz, że słuchasz prawie półtorej godziny mnie, to już widzę, że się wykruszyliście, to na pewno ci to ucieknie. Ok? Dobra, to macie w takim razie rozwiązanie tego zadania. Przeanalizujcie to sobie teraz z tym, co napisaliście na kartce. I podsumowanie. Moi drodzy, kończymy. Zostały nam tylko trzy zadania testowe, tak, z testów gimnazjalnych od 2012 roku, które pasują do dzisiejszego działu. Żebym nie zasłaniał, to ja sobie teraz, uwaga, tu zrobię tak. Okay. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego, więc będą musieli wam wkleić, jak będą was o to pytali. Fragment, nie muszą całego. Macie legendę, jak widzicie, żebyście się nie pogubili, gdzie co jest. Tu nawet wam podali zaokrąglone masy atomowe. I teraz macie pytanie. Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej zewnętrznej powłoce elektronowej, czyli na powłoce walencyjnej. Czyli mamy trzy zestawy i macie wybrać tylko ten, który ma taką samą liczbę, czyli ten zestaw, który będzie, w którym będą dokładnie takie same ilości. Ktoś z was jeszcze ogarnia? Który z tych zestawów będzie miał taką samą liczbę elektronów walencyjnych? Od czego zależała liczba elektronów walencyjnych? Od czego zależała liczba elektronów walencyjnych? Kto z was wie? Jest was mało, więc chyba będę musiał podpowiadać. Od numeru grupy. Tak? Numer grupy. Czyli teraz uwaga. Mamy pierwszy zestaw. Sód, magnez, glin. Sód, magnez, glin. Sód, magnez, glin odpada, no bo ten ma jeden elektron walencyjny, ten ma dwa, a ten ma trzy elektron walencyjne, bo 13 minus 10. Wodór, helit. Wodór i hel też odpada, bo są już w różnych grupach. Beryl, bor i węgiel też są w różnych grupach. Beryl, magnez i wapń. Widzicie? Tak jest. Dobrze, dobrze powiedzieliście. Tak jest. Beryl, magnez i wapń. Czyli tutaj macie grupę drugą. I w grupie drugiej macie, macie ten zestaw. Czyli odpowiedź D. Tak jest. One wszystkie tutaj mają dwa elektrony walencyjne. Super. Jedziemy dalej. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego. Znowu. W poniższych zadaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych od A do E. Uwaga, uwaga. 7.1 pytanie. W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma wartościowość równą 2, o tym będzie później, o wartościowościach, ale tu jest bardzo proste, prosta część druga. W skład jądra atomu tego pierwiastka wchodzi 7 protonów. Uwaga, uwaga, kto pamięta, na czym, na podstawie czego się rozpoznawało 7, co mówiła nam liczba 7 protonów, co to za pierwiastek? Bierzemy sobie układ okresowy i szukamy liczby atomowej 7. I okazuje się, że liczba atomowa 7 to jest, uwaga, azot. Czyli mamy odpowiedź, uwaga, w tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem. Czyli już wiemy, że to jest azot. Czyli będzie albo to, albo to. Ale teraz patrzymy na tą. W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma wartościowość równą 2. O tych wartościowościach będzie teraz w następnym live, ale już mogę wam zdradzić. Wartościowości się skracają, bo tlen jest też dwuwartościowy w tlenkach. Czyli tu jest 2 i tu jest 2. Skracają się, czyli nie piszemy żadnego wzoru. To jest nasza odpowiedź, czyli A. Tu wartościowości się skróciły. Czyli nie ten azot, bo tu azot jest czterowartościowy, a tlen dwój, dlatego tutaj dwójka wyszła na to. A o tym będzie w następnym live. Jak nie ogarniacie wzorów sumarycznych i strukturalnych, to wpadajcie. I 77.2 to jest proste. Pierwiastki tworzące ten związek leżą w tej samej grupie układu okresowego. Masa cząsteczkowa tlenku tego pierwiastka jest mniejsza od 70 unitów. Czyli zobaczcie. Te pierwiastki, które tworzą jeden z tych związków chemicznych, leżą w tym, z tej samej grupie. W tej samej grupie układu okresowego, no to mamy grupy, to było od góry do dołu, nie? Czyli tak, odpada nam sód i tlen, znaczy sorry, sód, azot i tlen, no bo nie leżą w tej samej grupie, 16 i 15, nie, odpada. Magnez, no to jest zupełnie po drugiej stronie, bo jest w drugiej grupie, więc uwaga, siarka i tlen, zobaczcie, są w tej samej grupie, tylko uwaga, masa cząsteczkowa tlenku tego pierwiastka jest mniejsza od 70 unitów. Dzisiaj było o masie. Jak ją robimy, jak ją obliczamy? Dodajemy masy poszczególnych pierwiastków, tak? Atomów poszczególnych pierwiastków, czyli mamy siarkę, która waży 32 unity po zaokrągleniu
I uwaga, zobaczcie, tu mamy dwa tleny. Czyli jeżeli mamy dwa tleny, to 2 razy 16, czyli 32 plus 32 unity to jest 64 unity, czyli ta substancja waży 64 unity, a ta z kolei ma jeszcze jeden tlen więcej, czyli 64 plus 16, 80 unitów, dobrze liczę, czy już się pogubiłem, no ale więcej. W związku z tym ta odpada, to jest ta odpowiedź, D. Tak jest, Wiktoria, widzę, że nie patrzyłem, tak jest. No to jedziemy dalej, uwaga. Tak, poniżej przedstawiono fragment układu okresowego, znowu. Której informacji nie można, czytajcie te pytania, nie można odczytać z zamieszczonego fragmentu układu okresowego. Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. Naturalny wodór stanowią trzy izotopy. Pamiętajcie, czego nie można odczytać z tego układu okresowego. B. Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne. C. W jądrze atomu sodu znajdują się 11 protonów. D. Maksymalna wartościowość chloru względem tlenu jest równa 7. Której rzeczy nie można? Brawo, Wiktoria. Odpowiedź A. Tutaj nie ma w ogóle nic o izotopach, bo nie wiecie, jakie są inne masy, więc nic nie jesteście w stanie sprawdzić, tak? Więc tu nie odczytacie żadnych izotopów. Odczytacie, że ma 2 elektrony walencyjne magnez, no bo jest w drugiej grupie, to wiecie. W jądrze atomu sodu znajduje się 11 protonów, no to wiecie, bo to jest tutaj, 11 jest zapisana. Maksymalna wartościowość chloru jest równa 7, wartościowości będzie później, ale maksymalna wartościowość jest równa liczbie elektronów walencyjnych, powiedzmy, tak? Dobra. Czyli faktycznie A. Mhm, dobra. Uwaga, przedostatni slajd. Znowu jest układ okresowy. Schemat przedstawia mechanizm tworzenia wiązania jonowego. Było dzisiaj takie wiązanie między atomami dwóch pierwiastków, metalem i niemetalem. Na schemacie kropkami oznaczono elektrony walencyjne. Pamiętajcie, kropka to elektron walencyjny, jeden z obu pierwiastków. Czyli mamy jakiś metal, nie wiem jaki, który ma dwie kropki, czyli 2 elektrony walencyjne. I tu jest jakiś niemetal, który ma tych elektronów walencyjnych teraz 7. I tu są dwa takie niemetale. W którym wierszu tabeli właściwie zidentyfikowano metal, czyli który wzór jest dobrze, oraz niemetal, tworzące wiązanie jonowe według podanego schematu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ja bym powiedział tak, pierwsza rzecz, którą robię, to odrzucam. Czyli zobaczcie, jeżeli wiem, że ten metal ma 2 elektrony walencyjne, to wszystko z tej pierwszej grupy odpada. No bo ten mają jeden elektron walencyjny, metale. Więc odpada mi tutaj odpowiedź sód. I odpada mi też odpowiedź stąd, bo glin będzie miał 3 elektrony walencyjne, bo jest w 13 grupie. Więc zostaje mi, uwaga, magnez i wapń. I teraz uwaga, to już wiem, że albo to, albo to. To teraz trzeba tu coś odrzucić. Ponieważ chlor jest w 17 grupie, to ma 7 elektronów walencyjnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli jeden sobie leci tu, jeden sobie leci tu. Tak jest. No bo siarka odpada, bo nie pasuje, bo siarka ma 6 elektronów walencyjnych. No dokładnie tak. Czyli odpowiedź B. Odpowiedź B. Mhm. Był taki przykład dzisiaj. O właśnie, to się udało trafić. No i ostatnie, the last one, uwaga. Wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów. Widzicie, mówiłem, że o tym wodorze czasami są pytania na egzaminie. To było dzisiaj wszystko, nie? Prot, deuter i tryt. W użytych zapisach AZ to też już dzisiaj było, oznaczono liczbę A to liczba masowa, Z liczba atomowa. Było, pamiętajcie. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Uwaga, każdy izotop wodoru ma w jądrze atomowym jeden proton. Każdy izotop wodoru ma w jądrze atomowym jeden proton? Sprawdźmy to. Która cyfra informowała nas o liczbie protonów? Liczba atomowa. Która to cyferka? Dolna. Tu jest jeden i tu jest jeden. Czyli tak, każdy izotop ma po jednym protonie. Prawda. W jądrze atomu izotopu wodoru 3,1H, trycie, jest o 2 neutrony więcej niż w jądrach atomów pozostałych izotopów wodoru. Sprawdźmy to, o 2 neutrony więcej by musiało być. Czyli jeżeli tutaj mamy 1, to do 1 jak dodam 2 neutrony, to wychodzi mi 3. Dobra, jest o 2 neutrony więcej, ale jeżeli do tych dwóch tutaj dodam jeszcze 2, to wychodziłoby mi 4, czyli odpada. Czyli byłoby za dużo, to by nie pasowało. Czyli to jest fałsz. To jest fałsz. I w ten sposób, moi drodzy, przebrnęliśmy sobie przez... Dzisiaj was było mniej, ale to nic, będziecie mieli czas sobie do nadrobienia. Przebrnęliśmy sobie przez ziarnistą budowę materii. Bardzo trudne tematy dzisiaj były. Ziarnista budowa materii, masa i rozmiary atomów, budowa atomu, izotopy, rodzaje wiązań chemicznych. Ja już mam dość. Półtorej godziny gadania i cały dzień prowadzenia lekcji. Dzisiaj dał mi w kość. Widzimy się w poniedziałek. Przygotujecie się, ponieważ przed nami znowu pisanie reakcji chemicznych, wzorów substancji, wartościowości. Takie trzy ważne rzeczy, o których czasami zapominacie, a to bez nich sobie nie poradzicie na chemii tak naprawdę, bo to całe wszystko jest ogarnięte. No było długo, ale
dzielcie sobie to na kawałki, dobra? Macie to, będzie to w necie, będzie to dla was, można sobie to odświeżyć, powoli puścić. Wiem, że było dużo informacji na dzisiaj, głowa wam pęka. Dzięki, że byliście i pamiętajcie, mówił do was pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Do zobaczenia w poniedziałek o 18 na następnym streamie. Mam nadzieję, że wam się do czegoś to przyda. Uczyć się. Na razie, hej, cześć.